Kto się wytnie? Jaka cisza zapraszam. Słuchamy. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na piątym spotkaniu z cyklu Radom Samorządny. Dzisiejszym gościem jest pan Marcin Dąbrowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, szef. Pierwszy szef. Radomskiej. Brawa. Spotkanie będzie moderował i prowadził pan redaktor Łukasz Malenda, któremu po raz piąty dziękuję, że zgodził, że z nami jest. Proszę Państwa, witam. Oczywiście konkurencję polityczną jest Nowoczesna, Razem, Zieloni, Radom Samorządny. Dobrze powiedziałem? Radomianie Razem. Przepraszam, Radomianie Razem. No i oczywiście członków naszego stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji. Myślę, że dzisiaj dowiemy się dużo ciekawych rzeczy, dlatego że teoretycznie byliśmy do tej pory po prawej stronie, teraz będziemy po lewej stronie. Dzisiejsze spotkanie chciałbym zacząć od tego, żebym chciałem podziękować osobiście panu Marcinowi za to, że zajął się tematem, który jest mi bardzo bliski. Chodzi mi o naszego prezydenta Rzecznarowskiego, bo tam się coraz fajniej to zaczyna robić. Także serdecznie dziękuję. Jestem wielkim fanem pana prezydenta i dzięki bardzo, że zajęliście się tą sprawą. Mam nadzieję, że o tym powiemy sobie. No również mam nadzieję. To też jakaś moda się zaczyna ze zbieraniem, prawda? Okej, ja obiecałem, że się dołączymy do zbierania podpisów. Tutaj nie ma żadnego problemu z naszej strony. Przekazuję głos panu redaktorowi i w ciszy i skupieniu posłuchamy. Dobry wieczór Państwu. Pokrótce, jak zawsze na początku, przedstawię zasady gry. Są niezmienne. Pierwsze pytania to pytania od szanownych organizatorów, następnie moje pytania i w trzeciej części oddaję jak najszybciej, zawsze będę się to starał robić, oddać Państwu głos, żebyście mogli dokończyć dzieła i zapytać o to wszystko, o czym nie powiedział, albo co chciał ukryć nasz dzisiejszy... Dobić rozmówcę. Dobić rozmówcę, tak. No, jeżeli trzeba, będzie. Po raz pierwszy zdarzyło się tak, że jedno pytanie nam się pokryło, więc zrobię to troszeczkę inaczej niż organizatorzy założyli. Zostawię na koniec, więc ostatnie pytanie organizatorów będzie równocześnie moim pierwszym pytaniem. Żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Panie Przewodniczący, jaka infrastruktura i ewentualne inwestycje są najbardziej potrzebne w naszym mieście Pańskiej Zagrodzie? Infrastruktura i inwestycje? Czyli ja bym to potraktował wielopoziomowo ze względu i podzielił to nie tylko na infrastrukturę tą taką gospodarczą, czyli infrastrukturę miejską, ale przede wszystkim zacząłbym od ludzi, bo głównym problemem tego miasta to jest przede wszystkim, to są dwa problemy, które się wiążą, jeżeli chodzi o przyszłość. To jest wyludnianie się miasta. W tej chwili mamy 203 tysiące mieszkańców, młodzi, utalentowani ludzie tam uciekają i nie mamy z powrotem czym ich przyciągnąć, żeby oni tu wrócili. Czyli mamy tak zwanych biednych. Panie Przewodniczący, to ja tylko wejdę w słowo i zapytam, czy zmierza Pan w kierunku infrastruktury i inwestycji, czy demografii? Bo jeżeli demografii, to przerywam i proszę o powrót do pytania. Jeżeli jakoś to się będzie łączyło, to... A będzie pytanie o demografię? Nie będzie, ale być może, dobrze, być ale... może zdecyduje się za tym zapytać. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewica powstała po to, żeby poprawiać jakość życia przede wszystkim mieszkańców. Więc należałoby dokonać takich inwestycji, które byłyby związane przede wszystkim z dobrymi miejscami pracy. Bo dzisiaj oczywiście Radom, jedni twierdzą, że nie ma problemu z miejscami pracy, ale jakościowo one są słabe. Więc należałoby, dla mnie na przykład prezydentura obecnego prezydenta jest prezydenturą statyczną, jest prezydenturą gabinetową. Dla mnie, myślę, że radomianie by to wybaczyli panu prezydentowi, gdyby wsiadł w samolot, poleciał nawet na 2 tygodnie do Afryki i przyciągnął walizkę pieniędzy, czy poleciał do Chin, czy ewentualnie na Daleki Wschód. Nie mamy pieniądza, który by tu przypłynął, bo na handlu i usługach ten pieniądz się tylko obraca, później jest wywożony przez marketing. Jaka infrastruktura, przede wszystkim kolejowa, może by odwrócić trend, który zapoczątkował chyba pan wiceprezydent Marszałkiewicz z PiS-u swego czasu, mówiąc, że Radom powinien być sypialnią Warszawy. My się od początku z tym nie zgadzaliśmy, mieliśmy zupełnie inne zdanie, więc może by odwrócić ten trend i inwestować, pokazywać Radom od strony
dobrych inwestycji, dobrego miejsca na inwestycje, tanich inwestycji, ale to znowu napotykamy na inny problem. Jeżeli jakaś firma chciałaby przyjść i postawić to swoje, umiejscowić swoje biura, to nie ma gdzie. Nie mamy biurowców. Nie mamy takiego miejsca na biura. W ubiegłym tygodniu, a propos jeszcze prezydenta Grzecznowskiego, rozmawiałem z firmą Ericsson, bo firma Ericsson ma fantastyczne zdjęcia, nigdzie nie publikowane, z 1938 roku, związane z budową fabryki telefonów. I tak zeszliśmy na temat tworzenia inteligentnych miast, zwłaszcza, że firma Ericsson inwestuje teraz w nowe technologie, chociażby w 5G. I zapytałem, co by skłoniło taką firmę do inwestycji w takim mieście jak Radom. Porozmawialiśmy sobie oczywiście najpierw o Chytrej Babie, o lotnisku. I powiedziała osoba, z którą rozmawiałem, ale jest na wysokim stanowisku, powiedziała jedno. My, jako ta firma z wysokich, inwestująca w nowoczesne technologie, sprawdzamy najpierw środowisko uczelniane. Jeżeli jest dobra uczelnia techniczna, to my będziemy prawdopodobnie mogli tam zainwestować. I to jest też problem, który należałoby rozwiązać. Czy jeśli, żeby to jakoś uporządkować, jeżeli chodzi o inwestycje, to inwestycje przede wszystkim w uczelnie i w miejsca, gdzie mogłyby mieć swoje siedziby firmy, które wymagają pewnego zaplecza, dobrze rozumiem, że nie w byle jakim miejscu nie otworzą swojego biura. A jeśli chodzi o infrastrukturę, to kolej, coś jeszcze? Jaka kolej? Rozumiem, że Radom Warszawa, czy Radom Lublin, czy Radom Łódź, czy Radom Kraków? Radom jest na takim świetnym położeniu przecinającym się północ, południe, wschód, zachód. My tego zupełnie nie wykorzystujemy, z różnych powodów nie wykorzystujemy, przede wszystkim politycznych, nigdy nie było pieniędzy na to, żeby jakby powiązać te nitki związane z transportem. Ja pamiętam, że też naszym pomysłem było, i to może należałoby powrócić do tego, aby stworzyć na bazie szybkich połączeń kolejowych i dobrej trasy, szybkiej trasy, takie cargo drogowo-kolejowe. Być może lotnisko się na tyle rozwinie również, ja w to wierzę, na razie mamy listy intencyjne, może się to przekształci w umowę, a myślę, że tak, biorąc pod uwagę rok wyborczy i szybkość, w jakim tempie toczą się rozmowy, to być może rzeczywiście z naszego lotniska coś będzie. Ale bym wykorzystał właśnie to położenie Radomia również do tego typu inwestycji. Tylko za jakie pieniądze, panie przewodniczący? Ja to pytam już drugi tydzień z rzędu, bo chyba trzeba byłoby, wydaje mi się, z 5 Bielanów co najmniej, żeby się udało coś takiego zrobić. Szukajmy 5 Bielanów i szukajmy takich Bielanów, którzy by wyjechali za granicę i znaleźli inwestorów. No, Chińczycy bardzo chcą inwestować w Polsce. Napotkali opór swego czasu Macierewicza, chcieli inwestować pod Łodzią. Pieniądze też są na Dalekim Wschodzie. Ja myślę, że prezydent Grzecznarowski, tak już nawiązując, bo temat stał się jakby nośny i bliski, też rządząc miastem w czasach międzywojennych, w czasach sanacji, będąc prezydentem z tego zaplecza socjalistycznego, jednak musiał sobie radzić i ściągał inwestorów. Oczywiście miał zarzuty, że sprzedaje tereny za złotówkę, przykładową złotówkę Ericssonowi, ale jednak inwestycje ściągnął. Tak? Okej, okay. To zostawimy to ewentualnie na dopytanie ze strony państwa. Jakie dokonania władz miasta i prezydenta ocenia pan negatywnie? A mogę zacząć od pozytywnych? Proszę uprzejmie. Dlaczego wszyscy mówią tylko o negatywach? Powiedzmy sobie. Teraz zobaczymy, jak opozycyjne budżetowo SLD będzie chwaliło prezydenta. Budżet to zupełnie inna sprawa, tak? Może być ciekawie. Za co możemy pochwalić prezydenta? A za to, że miasto nam ładnieje, mimo że nie ściąga nam prezydent i nie robi tego za dobre pieniądze z Unii Europejskiej. Gdybym powiedział, nawiązując do tego, już poganiu pana prezydenta, za brak ściągania środków z Unii Europejskiej w porównaniu na przykład z Polską, tak? Jakie tam grube miliony. O, ale tam marszałek Struzik trzyma rękę na pulsie. Co pokazuje, jak bardzo niewydolna jest, przepraszam, Platforma Obywatelska, członków Platformy oczywiście, przepraszam za to, ale mnie się wydaje, że jest za bardzo, bardzo za słabo działają. No, mają koalicjanta, muszą. Można więcej? Oczywiście, że można więcej, jeżeli się chce, z takiego założenia wychodzę. A nie, może to jest tak po prostu, że w sejmiku
jeżeli PSL to jest znany z tego, że jak nie z jednymi, to z drugimi. Jak Platforma się troszeczkę postawi, to zaraz pójdą z PiS-em i będzie figa z makiem. To pytanie, czy tak? No tak, no bo to zawsze można powiedzieć łatwo, no mogą zrobić więcej, ale jak? Najważniejsze to jest zrozumienie, usiąść i to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali, Ja nie wierzę, marszałek Strzyk co jakiś czas, teraz zaczął przyjeżdżać do Radomia, to widać, że szykuje się kampania wyborcza ze strony PSL-u dosyć znaczna, chociaż ona jest prowadzona od już paru dobrych lat na innych poziomach. Ale myślę, że gdyby Platforma rzeczywiście chciała się postawić i zrobiła dobre wnioski, i je złożyła i dobrze lobbowała, to myślę, że te pieniądze by się znalazły. To jest kwestia lobbingu, to jest kwestia rozmowy, to jest kwestia czasem postawienia się jakiejś apodyktyczności w lobbowaniu na rzecz miasta. Dobra, czyli pozytywy mamy wygląd miasta, negatywy to jest słaba absorpcja środków unijnych, ale była mowa dokonania w liczbie mnogiej. Jeszcze jakąś słabość pan dostrzega, czy już? Nie dotrzymywanie słowa przez, jak to powiedział nasz radny, wielu wywiadów radiowych przez pana prezydenta i jego stajnia. Takie określenie padło, złośliwe, ale takie określenie się przyjęło w mieście. Nie dotrzymywanie słowa. Wielokrotnie składaliśmy pomysły, wielokrotnie jakieś projekty panu prezydentowi. Jakie na przykład? Chociażby profilaktykę prozdrowotną, gdzie walczyliśmy o to chyba w marcu 2017 roku. Zbieraliśmy podpisy, złożyliśmy petycję o wprowadzenie programu profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałania ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszoną drogą płciową i przeciwdziałania przemocy na tle seksualnym, zwłaszcza wśród nastolatek. Bo problem jest chociażby na dyskotekach różnych pigułki gwałtu. Uświadamiajmy społeczeństwo, uświadamiajmy młodych, jakie są zagrożenia. Taki program świetnie się sprawdza w Łodzi, chociaż też Łódź, chociaż w Łodzi rządzi koalicja PO-SLD, też miała duży problem, jedna z fundacji w Łodzi, z wprowadzeniem tego programu, ale się udało i zrealizowane od kilku lat. I sobie to nie tylko na stole. Co, i prezydent powiedział nie? Ja pamiętam jeden z wywiadów, złożyliśmy tę petycję, otrzymaliśmy odpowiedź oczywiście odmowną, że miasto nie prowadzi żadnej profilaktyki. No to byliśmy zdziwieni, no bo przecież przez NGOsy można prowadzić pewne profilaktyki. Są rozpisywane różne programy, chociażby z funduszami antyalkoholowymi. Otrzymaliśmy taką odpowiedź, napisaliśmy do pana prezydenta, że no, ze smutkiem ją przyjmujemy, ale się nie zgadzamy ze zdaniem pana prezydenta Witkowskiego. Pan prezydent Witkowski w tym samym czasie dla Gazety Wyborczej mówi, że on jest za wprowadzeniem tejże profilaktyki. Być może urzędnik przygotujący odpowiedź nie zrozumiał tematu. Więc złożyliśmy jeszcze raz pismo. Po czym okazuje się, że pan prezydent Sanik, odpowiedzialny za edukację, przyszpilony przez media do ściany, mówi: ja jestem umówiony z przewodniczącym SLD w przyszłym tygodniu i będziemy rozmawiali o wprowadzeniu ewentualnym tegoż programu, bo on jest świetny. To było w listopadzie. Dzisiaj mamy lód. Nie proszę. Może pan zmienił telefon? Poza tym telefon jako aparat, tak, numer mówię. Numer zastępujący. Inny przykład to złożona, też złożona prośba teoretycznie czy w formie petycji do pana prezydenta w 2016 roku, związana ze strefą płatnego parkowania w Radomiu, gdzie prosiliśmy, żeby pan prezydent określił się, czy takie stawki, które są stosowane wobec mieszkańców, to nie są stawki za wysokie. W Warszawie, w Radomiu, abonament płatnego parkowania dla mieszkańca wynosi 100 zł rocznie. Zwłaszcza, że w centrum mieszkają, są też bloki, gdzie pod blokami tych miejsc parkingowych jest 7, 8, mieszkań jest 80, więc de facto tych miejsc brakuje. Mieszkaniec, zwłaszcza w centrum mieszkania seniorzy, muszą wydać te 100 zł rocznie. Mimo, że to by nie było zbyt wysoką ceną, gdyby nie popatrzeć na ceny, jakie są w Warszawie, gdzie abonament kosztuje 30 zł. Więc dlaczego mamy obciążać jako miasto dodatkowym jakimś podatkiem, jakąś karą osoby mieszkające w centrum w strefie płatnego parkowania? Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. To może trzeba było się
ponownie zgłosić albo pana prezydenta jako urzędnika zmusić, wystarczy nie wiem, do sądu administracyjnego i jeżeli dostaliście 14 dni, KPA ma obowiązek odpisać chociażby spławiając, ale ma obowiązek. Jeżeli jest cisza, to znaczy, że jest. Czekamy do wyborów. Mamy nadzieję, że SLD. No, do wyboru. Klucz do SLD. Wyboru. Oczywiście dzisiaj w przypadku braku porozumienia będziemy dochodzić do wyboru. Przedstawimy swoje postulaty programowe, czy one się spodobają, czy nie, to będzie już kwestia wyborcy, natomiast to będzie dosyć atrakcyjne. I tu doskonale przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego pytania. Czy SLD posiada zdolności koalicyjne z innymi radomskimi partiami? Jeśli tak, to z jakimi i pod jakimi warunkami? Warunki były w cudzysłowie, więc nie wiem do końca o co chodzi, ale podejrzewam, że o sprawy kadrowe. Ale co znaczy zdolność koalicyjna? Czy dzisiaj przed tym wyborem, czy jesteście w stanie się dogadać z jakąś partią tu lokalnie na temat koalicji i przedwyborczej, i ewentualnie powyborczej? Czy na przykład, nie wiem, wykluczacie w 100%, że nie jesteście w stanie, ostatnio się zarzekał na ostatnim spotkaniu przedstawiciel Nowoczesnej, że za żadne skarby z Prawem i Sprawiedliwością rządzić nie będą. Rządzić nie, współrządzić mogą. No dobrze, współrządzić nie będą. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju rozmowy i takie rozmowy podejmowaliśmy w ubiegłym roku. Także z PiS-em? Z PiS-em nie, ale kiedy się okazuje, że niektóre podmioty na scenie politycznej ambicji personalnych nie chowają do kieszeni, to myślę, że już nie ma sensu rozmawiać, bo czas ucieka do wyborów i chociażby te partie jak Prawo i Sprawiedliwość za szybko się umocnią, więc tracenie czasu na dogadywanie się jest w tym wypadku bezsensowne. Dlaczego na tracenie dogadania? Jak się uda dogadać, to może warto. Wiedziałem, że próbowaliśmy się dogadać, nie było takiego pola żadnego porozumienia, więc ja myślę, że dłuższego czasu plan B wprowadziliśmy, przygotowujemy się do wyborów sami i pójdziemy pod własnym szyldem jako Sojusz Lewicy Demokratycznej. Natomiast co będzie po wyborach, oczywiście, tu jesteśmy otwarci, należy usiąść do stołu, rozmawiać i znaleźć jakieś pole do wspólnego działania. No dobrze, no ale z kim można? Bo dopytam może najpierw, bo nie rozumiem, dlaczego w sumie nie z PiS-em. Przecież w zasadzie program socjalny PiS ma pełną gębą, nawet bardziej niż SLD. Ja zawsze powtarzam, że SLD to jest jedyna prawicowa partia w Polsce. Naprawdę prawicowa. Poza może Januszem Korwin-Mikke, ale on to wiadomo, że jak tam gdzieś za blisko się zbliży progu wyborczego, to musi coś powiedzieć takiego, żeby reszta ludzi, która w niego wierzy, odeszła. To dlaczego nie z PiS-em? Mimo że cofnijmy się kilka lat do tyłu. Tylko błagam nie od Adama Jewy. Było za daleko. Kilka lat do tyłu, kiedy rzeczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej zaczął się sypać od środka, zaczęło brakować tak zwanych tusk intelektualnych lewicy. Dzisiaj z tym ma problem każda chyba partia, czy każde ugrupowanie. Nie ma zaplecza intelektualnego, ludzi rozsądnych. I dzisiaj na przykład tą drogą, moim zdaniem, kroczy Platforma, która się zaczyna rozpuszczać od środka, ale zostawmy Platformę z boku. I rzeczywiście te wszystkie, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie potrafił wyeksponować swoich wartości związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, popełnił wiele błędów podczas rządzenia państwem. Nie można wybaczyć dzisiaj Sojuszowi to, że zabrał chociażby dotacje, zniżki dla studentów jeżdżących koleją, czy poza kołbarem. No dobra, bije się pan w piersi, gratulujemy tej odwagi cywilnej. Bardzo się cieszymy, że pan to dostrzega. Natomiast mnie interesuje, dlaczego nie z PiS-em. Dlatego, że jesteśmy na drugim biegunie światopoglądowym tej wolności, otwartości na prawa drugiego człowieka, na jego wolność osobistą. I nie da rady tego przehandlować za stanowisko polityczne. Pyta pan mnie? Pytam, czy w pańskim sumieniu, czy nie wiem jak to nazwać, żeby nie wchodzić w, rozumiem, tą religijną część natury człowieka, da się taką anegdotą, którą przytaczam, bo oczywiście jest tajemnicą Poli Szynela, że ponoć byłem w Prawie i Sprawiedliwości. Tak, oczywiście złożyłem deklarację, do czego się przyznaję, ale żadnej opłaty członkowskiej nie
uiściłem ani żadnego wpisowego, więc tak jakby mnie nie było. Ale mówię, ok, co będziemy się tam sztykać, niech będzie żywy. I w 2016 roku, kiedy zostałem wybrany na szefa SLD w Radomiu, Kuba Kowalski, dzisiaj minister w Kancelarii Senatu, napisał na Twitterze jedno takie zdanie, że świat się kończy, bo były członek PiS-u zostaje szefem SLD w Radomiu, ale przynajmniej nie można go posądzić o koniunkturę. I tego się trzymaj. Okej. Okay. Bo już się aż zgubiłem. To z jakimi ugrupowaniami już... Dobra, PiS mamy z głowy, przejdźmy do Platformy. Czy można z Platformą razem tworzyć koalicję? Bo blok wyborczy, już rozumiem, że jednoznacznie pan powiedział, tak jak PSL, tak jak reszta ugrupowań, idziemy na zwarcie, ponieważ nie jesteśmy w stanie się dogadać. Idziemy na zwarcie i kto z tego zwarcia wyjdzie mniej więcej obronną ręką, bo trochę odnoszę wrażenie, że już wszystkie partie opozycyjne się poddały i wychodzą z założenia, że PiS i tak musi wygrać wybory samorządowe, więc tylko pytanie, jaka będzie rozmiar klęski i ci, którzy będą najsilniejsi, będą dyktować wreszcie warunki. Tak odczytuję te zachowania, ale może jestem w błędzie. Ale czy już po wyborach, bo raczej Platforma przeskoczy próg wyborczy, czy będziecie w stanie, zakładając, że tak się rozczłonkuje Rada Miejska, że będzie taka możliwość, koalicję z Platformą Obywatelską i po prostu mieście robić i brać odpowiedzialność za to? Powiem do wyniku wyborów. W polityce się nie mówi, więc ja też nie mówię. Przed chwilą pan tak powiedział w stosunku do PiS-u. Więc też nie mówię nie, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, natomiast mówię, jest jeden problem, brak zaufania do członków, do władz tejże Platformy, która jest dzisiaj. A, czyli musiałoby się stać tak, że partia ta sama, ale nie taka sama, żeby można było historycznych odwołań. To jest tak samo w przypadku odwołania się do SLD. Jeżeli ktoś, któryś z podmiotów politycznych będzie chciał poparcia SLD przy jakimś projekcie, to siadamy, rozmawiamy. No dobrze, sądzę, że jeszcze nasi słuchacze nie są kontentowani do końca tymi odpowiedziami, na pewno dopytają. Widzę, że przedstawiciel partii Razem skrupulatnie notował przy tym punkcie, więc... A ja cały czas to. Więc na pewno będzie jeszcze czas, żeby to pytanie powróciło. Czy będzie pan kandydował do Rady Miasta i czy, jeżeli tak, to czy jaka byłaby ta najważniejsza deklaracja, którą by pan złożył wyborcom? Tak, będę kandydował do Rady Miejskiej i mam taki zamiar. Natomiast jaka najważniejsza deklaracja? Przede wszystkim praca. Może to zacznę krótkolotnie, ale to, co robi SLD od jakiegoś czasu po zmianie przewodniczącego, czyli przez te dwa lata, pokazuje, że rzeczywiście Radą, nasze miasto, nasi mieszkańcy są dla nas o tyle istotni, że nie zawalamy pewnych rzeczy i pracujemy. Zaczęliśmy pracować i tak też będziemy pracować. Tak jak prezydent życzy. No ale nie. Może to jest grunt. Ja w zeszłym tygodniu słyszałem, że będę mieć oczyszczone powietrze przez oczyszczacze. To partia liberalna, tak zwana liberalna, czyli nowoczesna, opowiadała mi, mówiła mi, że co mi tu nie nadają, co mi nie nabudują, a pan mi tutaj przychodzi z partii socjalistycznej, teoretycznej, czy socjaldemokratycznej i pan mi mówi, że on mi nic nie da, no błagam, no. A co bym chciał? Jakąś obietnicę bym chciał usłyszeć. Proszę bardzo, będzie panu się żyło lepiej, będzie pan bardziej dumny z Radomia. Jak pan to zrobi? Zaczarujemy świat, ale teraz tak już poważnie zupełnie. Przede wszystkim większe ukierunkowanie na ściąganie inwestycji, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o walkę ze smogiem, która jest teraz tak bardzo modna i wszyscy mają to na sztandarach, to złożyliśmy projekt do budżetu obywatelskiego 2019 roku o zakup przez miasto na użytek Straży Miejskiej mobilnego laboratorium, które mogłoby funkcjonować w sumie przez cały rok. To nie tylko od razu można wyłapywać trącicieli powietrza, ale również i sprawdzać jakość ścieków i od razu namierzyć, gdzie jest jakiś problem ze ściekami, gdzie coś się wylało, gdzieś zatruło, oraz posiadający mobilne kamery do wychwytywania nielegalnych
śmieci, wysypisk śmieci, więc taki samochód może służyć celu. No to mówię o, ochronie środowiska, bo ochrona środowiska jest o tyle istotna, że nie tylko do powietrza, ale ona też wpływa nawet... Coś mi się wydaje, że pan jeszcze nie ma przemyślanych tych obietnic, ale wyciągnę... Będę kończył to. Już chciałem do pana rękę wyciągnąć. Zmiana jakości podejścia również i urzędu miejskiego, bo urząd ma pracować dla mieszkańca. Mnie, za przeproszeniem, cholera trafia, kiedy w Wydziale Komunikacji jest kolejka do kolejki przy rejestracji samochodu, gdzie w innych miastach trwa to maksimum kilkadziesiąt minut, u nas trwa to kilkanaście dni. Wyniesienie biura obsługi mieszkańca do osiedli mieszkaniowych, gdzie senior, gdzie osoba niepełnosprawna, gdzie chociażby matka z dzieckiem, która wyjdzie na spacer, mogła w bliskim sobie otoczeniu załatwić wszystkie sprawy związane z urzędem, a nie jechać do Urzędu Miejskiego, do centrum, korkować centrum, szukać miejsca parkingowego, tracić połowę dnia, żeby załatwić sprawę urzędową. Biuro obsługi mieszkańca wyciągnięte po prostu do osiedli mieszkaniowych. Tego typu pomysły będziemy... No dobrze, nie dał się pan złapać na obietnicach bez pokrycia i gruszek na wierzbie, ale to też oznacza, proszę państwa, to co mówiłem, czyli SLD jako najbardziej prawicowa gospodarcza partia w Polsce chyba. No i to ostatnie pytanie, które będzie zarazem pierwszym moim pytaniem. Ja przeczytam najpierw wersji, które zaproponowali organizatorzy, a później przejdę do swojej wersji. To pytanie trzeba zacząć od nazwiska, Jan Pszczoła. Czy stanowisko radnego Pszczoły wobec budżetu miasta było jego osobistą opinią, czy także opinią radomskiego SLD? A jeśli tylko i wyłącznie Jana Pszczoły, to jaki jest obecnie jego status w partii? A ja to pytanie sformułowałem w jeszcze inny sposób, a mianowicie, czy radny Pszczoła jest bardziej radnym SLD, czy radnym PiSu, tak jak się sugeruje? I czy na te wszystkie głosowania od tego pierwszego, bo mieliśmy trzy sesje, miał wpływ jaki i na jakim etapie przewodniczący Dąbrowski? Bo z tego, co mi się wydaje, to nie jest to tak, żeby ta sprawa była aż tak prosta, jak państwo chcecie ją przedstawiać. Ale my jej nie przedstawiamy. No to wiem, to rzucacie. Budżet jest sprawą. Mydlicie oczy, tak? Zasłona dymna. Budżet miejski miał być uchwalony do dnia 31 stycznia. Został uchwalony 30 stycznia, więc budżet miasto posiada. Teraz pytanie, jakiej jakości jest ten budżet, tak? Oczywiście, jest to tajemnicą Poli Szczytela, że Jan Pszczoła w pierwszej wersji w grudniu miał zagłosować za budżet. Tylko nie spodobała się jedna poprawka, która została chyba przez pana prezydenta wrzucona do tego budżetu, czyli ponad 900 tysięcy złotych na dofinansowanie filmu, o którym teoretycznie nikt nic nie wie. Błagam pana, panie przewodniczący, proszę nam nie wciskać kitu, że radny Pszczoła, który był koalicjantem Platformy Obywatelskiej, który z Platformą Obywatelską żył za pan brat, który czerpał pełnymi garściami z tej współpracy przez ostatnie lata, wstrzymał się od głosu w tak ważnym dla prezydenta głosowaniu, dlatego, że ktoś wrzucił jakąś poprawkę na jakiś Jan radny Jan Pszczoła nie był koalicjantem Platformy, ale nie był koalicjantem. Nie? Jak głosował? Natomiast wytęczając swoją myśl. Spodobało nam się to, że została wrzucona poprawka związana z firmą Klecha i tak duże pieniądze dla firmy, które nic nie wie, tak jak powiedziałem. Wiem, więc, że Piotr Franceski też. Więc poprosiłem je na Pszczołę o wstrzymanie się nad budżetem, jeżeli uznajemy, że ten fragment nam się nie podoba. Chcieliśmy po prostu zmienić ten budżet mniej więcej o kilka różnych innych pomysłów. No dobra, okej. Okay. To wróćmy najpierw do tej koalicji. To jak pan wytłumaczy, że we wszystkich kwestiach radny Jan Pszczoła głosował tak jak członek Klubu Platformy Obywatelskiej, nawet siedział w ławach razem zresztą z obecnym tu Kazimierzem Woźniakiem, który udawał, że nie jest politykiem, jak państwo pamiętacie. Siedzą razem z Platformą Obywatelską, głosują karnie tak jak Klub Platformy Obywatelskiej i nagle coś się staje.
pan przychodzi na sesję Rady Miejskiej i nagle radny Pszczoła przypomina sobie, że nie jest członkiem klubu Platformy. Czyli ja jestem obwiniany za złote do świata i za jakość tego budżetu i głosowania. Nie za jakość, ale za wynik głosowania akurat przy tym pierwszym razie. I czy to prawda? Ale mandat radnego jest niezawisły. Jeżeli Jan Pszczoła decyduje się zagłosować w taki, a nie inny sposób, to znaczy, że coś to oznacza. Później. Ale konsekwencje przy wyborach, cała już ta batalia, partia wyciąga. Cała ta batalia, która później była związana z budżetem, ta wojna, przepychanie się na różnego rodzaju, smog i palenie, cała ta batalia na różnego rodzaju maile, karteczki nie doprowadziła do rozwiązania sytuacji, bo można było po tym pierwszym głosowaniu usiąść do stołu i porozmawiać. Dobrze, dobrze, sekundkę. Natomiast to przejdziemy do drugiego, bo tu pełna zgoda, zgadzam się, po pierwszym głosowaniu pan prezydent miał jeszcze fantastyczną okazję do tego, żeby sytuację uspokoić, przejąć inicjatywę i doprowadzić do uchwalenia tego budżetu w wersji wcześniej zakładanej. Ja mam inne pytanie w takim razie. To jakie zapisy tego budżetu, poza tym federalnym filmem, bo jeżeli budżet liczy kilkadziesiąt rozdziałów i nie zgadzacie się tylko i wyłącznie na jeden zapis, to dlaczego nikt nie wyszedł, czytaj radny Pszczoła, i nie powiedział w takim razie, ja zgłaszam poprawkę taką, by wykreślić to? Mówił też pan o innych uwagach, to jakie to były uwagi? Bo wydaje mi się, że trzeba chyba byłoby państwu pokazać, jak ten proces dyskusji o tym budżecie przebiegał. Bo to nie jest tak, że tak jak mi się wydaje, że to było tak gładko, że nagle sobie radny Pszczoła przeszedł na stronę PiS-u. Tu jeszcze... No, radny Pszczoła nie przeszedł na stronę PiS-u. To się wydaje, to jest retoryka pana prezydenta, który wszystkich radnych dzisiaj, którzy nie są po jego stronie, wrzuca do jednego wora jako radnych Prawa i Sprawiedliwości, ba, nawet komunistów, jak to powiedział, jak to napisał Wiesław Kędzonka. No i pan mi się pięknie odszczekał, że jest takim, jakby pan jest komunista, to on jest liberał afera. No i bardzo dobrze, no okej, okay, fajnie, jest zabawnie, panowie retorycznie rozwijacie się, a ja chciałbym się dowiedzieć, o co tak naprawdę poszła pierwsza sprzeczka przy budżecie. Natomiast zdecydowanie, i tu mogę się po raz drugi dzisiaj wyćwiczyć, zdecydowanie sprawy budżetowe ze strony SLD można było rozwiązać zupełnie inaczej. Myśmy z Jasiem Pszczołą, naszym radnym, przeprowadzili długą rozmowę, z której wyciągnęliśmy wnioski. Ja myślałem, że też wyciągnął wnioski, dlatego że radni otrzymali budżet 15 listopada, ja go już otrzymałem 16 listopada, chcieliśmy wprowadzić tam poprawki. Chcieliśmy wprowadzić do niego poprawki. Okazało się, że trafiliśmy na opór materii własnego radnego. No i dobra, i docieramy. Wyciągnęliśmy wnioski i myślę, że. Czyli panie przewodniczący, jednym słowem, żeby to z takiego politycznej nowomowy na język polski przełożyć, wychodzi na to, że radny Pszczoła nie prowadzi w Radzie Miejskiej polityki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tylko prowadzi własną politykę. Tak, przecież powiedział, że głosuje za budżetem, bo nie ma w tym interesu. Bo za trzecim razem, za drugim razem, był już przeciw. Więc kolejne moje pytanie, ale chyba już panu daruję ten budżet. Byłoby takie, co się stało, że z opcji wstrzymującej się, no bo jeżeli by chodziło o Klechę, to z opcji wstrzymującej się powinien nadal się wstrzymywać. Przeszedł na przeciw. Już pomijam skandaliczne zachowanie dyrektora Tyczyńskiego i tą akcję nagonkową na radnych. To jest, gdybym miał gdziekolwiek wysyłać do jakiegokolwiek ministerstwa dyrektora Tyczyńskiego, to do każdego, tylko nie do dyplomacji, bo tak się dyplomacji nie prowadzi, przedstawiając trochę pistolet do głowy radnym. Ale no nie oszukujmy się, no przecież radni to są dorośli ludzie, ludzie, którzy działają w polityce, ludzie, którzy mają, powinni mieć przynajmniej twardą skórę, no i chyba ich jakiś dyrektor kancelarii nie jest w stanie ruszyć i nie takie zagrywki pewnie w swoim życiu przechodzili. Więc co się stało? Ja mam to wrażenie, że ta rozmowa o budżecie to jest taka zabawa, przerzucenie się gabinetem bez zawleczki, ale to odpowiem młodej damie. Rzeczywiście, tak radny Pszczoła powiedział w jednym z wywiadów radiowych. I ja osobiście nie mam takiego wytłumaczenia. Myśmy o tym rozmawiali z Janem Pszczołą. Ja myślę, że to już ten wiek,
My trochę patrzymy inaczej jako 40-30-latkowie na sprawy miejskie. Wiemy, w którą stronę miasto powinno się rozwijać, natomiast ja to uważam, że w pewnym wieku, będąc tyle kadencji już w samorządzie, należałoby troszeczkę inaczej patrzeć, ważyć słowa. Jeśli to nie tylko tyczy radnego Pszczoły, ale również innych radnych, my od długiego czasu mówimy, że to jest najsłabsza rada miejska, że radni są przede wszystkim bezradni. Natomiast ta wojenka o budżet, już tak patrząc z perspektywy mieszkańca, jest to wojenka tylko i wyłącznie prowyborczą, która ma na celu, podejrzewam, ma na celu po prostu przepychanie się. Ta sesja budżetowa skończy się dopiero w listopadzie, już po wyborach. No to jestem tego o tym świecie przekonany, że co sesję będziemy mieli wojnę, a to kluby sportowe teraz. Pan prezydent rozpętuje wojnę znowu o drogi i będzie przepychanka, kto komu, jak i dlaczego. Jako kolega przewodniczący partii nie powiem, że nie chciałem się wprosić na spotkania pomiędzy radnymi opozycji a przedstawicielami pana prezydenta, kiedy był pan prezydent pana Ferdinand. Niestety to było spotkanie tylko radnych, więc obawiano się, że kiedy... Że przyjdzie przewodniczący Dąbrowski, stanie nad Janem Pszczołą i on już będzie musiał inaczej się zachować, tak? Myślę, że tak. No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie w tym temacie, bo wydaje mi się, że już nie będziemy ciągnęli za język. To jakie będą konsekwencje? Bo powiem szczerze, że gdybym miał radnego, był szefem partii i radny, który by mi w ten sposób podskoczył, że nie wykonałby mojego polecenia, to już by więcej na liście wyborczej się nie znalazł. Czy jest pan tak samo mało wyrozumiały jak ja, czy... bardziej litościwy? Apodyktyczny. Rozumiem. Rozumiem. No dobrze, idziemy dalej. Czyli tu mamy z głowy, dobra, lecimy dalej. SLD chce być uważane za nowoczesną partię socjaldemokratyczną, a mimo wszystko nadal broni ubeckich emerytur. Ludzie, którzy częstokroć nie zasłużyli na to, by pobierać kilka tysięcy złotych na tej emeryturze, podczas gdy ich ofiary dostają rzeczywiście minimalne te emerytury i ledwo wystarczają one na przeżycie. To jest podstawowy argument PiS-u, ale on jest generalnie społecznie nośny i chyba wydaje mi się nawet w pewnym sensie słuszny. Ja rozumiem prawa nabyte, rozumiem, że nie można wszystkich traktować jedną miarą, ale czy dla ugrupowania, które jest postkomunistyczne, wywodzi się niewątpliwie z poprzedniego systemu, nie jest to dodatkowym obciążeniem, bo z jednej strony SLD chce być nowoczesną lewicą europejską, a z drugiej strony cały czas ma te ciągoty. Czy mógłby pan nam to jakoś wyjaśnić? No i właśnie tu dochodzimy do tego, że to, iż się krytyka SLD, że jest spadkobiercą PZPR, matki PZPR, czy wcześniej systemu komunistycznego, socjalistycznego, jak zwał, tak zwał. Jestem przeciwnikiem komunizmu. To gdzieś kuleje i to jest dużą kulą u nogi w patrzeniu na partię, na to, co czasem proponujemy, o czym mówimy. No i właśnie, czy to nie jest tak, że właśnie takimi projektami i współpracą z tymi środowiskami, które bronią tych emerytur, troszeczkę udowadniacie, ale że jednak... Ale wszystkie partie bronią emerytur przy tej ustawie. Przy tej ustawie dezubekizacyjnej wszystkie partie opozycyjne. Tak naprawdę nomen omen zaczęło się od Platformy Obywatelskiej, która po raz pierwszy zaczęła ścinać uposażenia, te prawa nabyte. Teraz reflektuje się i staje też w obronie, to samo i Nowoczesna. Natomiast mówimy wyraźnie, są to prawa nabyte i nie można wszystkich wrzucać do jednego wora i karać wszystkich po całości. Zwłaszcza, że ta ustawa jest tak naprawdę dublem prawnym, bo jeżeli funkcjonariusz policji pracował w poprzednim systemie, choćby załóżmy pół roku, później przeszedł weryfikację i jemu zabiera się dzisiaj uposażenie, ścina się do połowy, mimo że jest na emeryturze, coś jest nie tak. Jeżeli pracownikom BOR-u ścina się uposażenie, coś jest nie tak, uwaga, pracownikom ZOMO nie ścina się uposażeń. Nie ścina się uposażeń. Jest coś nie tak. To wychodzi na to, że tak, nasi, którzy są w naszej partii, czytaj w Prawie i Sprawiedliwości, są cacy, bo na przykład prokuratorom gryją się nie ścina tych emerytur, ale ci wszyscy, którzy działali w tym systemie, w systemie demokratycznym po 90 roku, ale zahaczyli chociaż o moment swoje służby państwu,
już są źli. Moim zdaniem historii bulgarskiej należy wyposażeń ludzi, przede wszystkim historii ludzi, którzy oddali jakąś część życia służbie państwu, bo PRL był legalnym państwem. Polska Ludowa była legalnym państwem. Jest to niesprawiedliwe. A proszę powiedzieć, dlaczego, bo już wszyscy może wiedzą, ZOMowcy nie mają obciętych, a policjanci mają. Dlaczego tak się stało? To wynika z ustawy i ja się w tą ustawę aż tak bardzo nie zagłębiałem, natomiast tak wynika ze wszystkich danych, które dostaliśmy a propos treści tej ustawy. Byli ZOMowcy, nie, im się po prostu... Nie byli objęci. Tak? Nie byli objęci, to, nie są objęci tą ustawą dezinfekcyjną. To jest bardzo ciekawe. No dobrze, idziemy dalej. Kto będzie kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta? Miasta. Tak. Nie wracajmy już. Nie wchodzimy. Tak. Kandydatki na prezydenta z tego kraju. Kto będzie kandydatem? Na pewno ja sobie wyobrażam to w ten sposób. Oczywiście rozmawiamy wewnątrz partii i próbujemy wydyskutować program dla takiej osoby. Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że będzie to tym razem kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posiadający członkostwo Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja nie chciałbym kandydata, który za chwilę powie, będąc kiedyś w SLD, później wychodząc z tego SLD, w kolejnym wywiadzie powie mi, że on nigdy nie był członkiem SLD, bo mamy takich kandydatów, czy mieliśmy takich kandydatów, więc jest gwarancją jakby, gwarancją tego, że a jest SLD, Lisa, tak, widzę, że właśnie zarkiwa. Gwarancją tego, że SLD będzie poważną, będzie poważnie traktowana przez wyborców, będzie to kandydat SLD. Nic się nie dowiedziałem, panie przewodniczący. Pięknie pan to powiedział. Nawet bym zapomniał, o co pytałem. My się prześcigamy. My się nie prześcigamy. Oczywiście kandydata na prezydenta moglibyśmy powiedzieć, że to będzie na przykład strzela Marcin Dąbrowski, Janusz Cichy, Bartosz Giziński, na sali i moglibyśmy to powiedzieć. Ale my chcemy tego kandydata naprawdę wydyskutować, żeby był on kandydatem, nie tylko kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale być może z poparciem również innych środowisk. No właśnie, i tutaj bym dotknął tej argumentacji, którą posługuje się Kazimierz Woźniak. A mianowicie może warto jest pomyśleć o kandydacie niekoniecznie partyjnym akurat, czy koniecznie związanym z jednym konkretnym środowiskiem politycznym. Bo tak naprawdę, proszę się nie obrazić, ale w tej chwili, zresztą sam pan o tym mówił, na lewicy w Radomiu, wśród aktywnych działaczy partyjnych, no nie widzę jakichś takich nazwisk, które by porywały tłumy ludzi, którzy byliby gotowi wejść i wejść do drugiej tury, pokonać kandydata Platformy, bo już nie mówię o PiS-ie nawet, i po prostu razem no, stanąć na czele szeroko rozumianej opozycji względem Prawa i Sprawiedliwości. Jakie jest pytanie? Imię i nazwisko. Takiego działania. Ja myślę, że podamy go w granicach pierwszych. Nie będziemy się ścigać. To nie jest tak, że kandydat, który zostanie pierwszy przedstawiony, czy to będzie PO, czy to będzie PiS, czy to będzie Nowoczesna, czy inny jakiś podmiot, na scenie politycznej to od razu będzie musiał wygrać. A nie lepiej, żeby to był ktoś, kto będzie w stanie łączyć wiele środowisk? No takiego kandydata będziemy się przedstawić. A przecież pan powiedział, że ma być z SLD. Będzie członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, natomiast to się nie zrozumie. Czyli jak się znajdzie taki, co będzie w stanie wszystkich pogodzić, to jeden warunek musi wstąpić do SLD. Najfajniej by było. Okej. PiS i Kukiz 15, a nawet w pewnym sensie Nowoczesna czy Platforma przyciągają, co widać nawet na sali, przyciągają do siebie ludzi młodych na lewicy, przynajmniej tu lokalnie, ale też i w centrali to widać. No właśnie nie za bardzo widać tych młodych ludzi. I to już jest problem dla każdej partii politycznej. Jak chcecie otworzyć się na młodych? I czy w ogóle chcecie, bo może taka jest formuła, że do SLD trzeba dorosnąć. Głównie ten problem dotyka SLD od wielu lat. Czym innym były wybory w 2005 roku, czy wcześniejsze, kiedy rzeczywiście te osoby, które dzisiaj zastępują wysokie funkcje w SLD, miały te 30-40 lat, ale wówczas też w miarę SLD miało problem z dotarciem do ludzi
jak z chłopakiem i z fajną dziewczyną, że z chęcią bym się mówił z fajną dziewczyną, ale jeżeli coś słyszę złego o jej rodzicach czy dziadkach, to już może tak niechętnie będę się chciał mówić. Dlaczego? Proszę mi wytłumaczyć tą chcistą metaforę, bo nie za bardzo zrozumiałem. No właśnie chciałem ją rozwinąć. Mhm. Cała propaganda związana z systemem systemem Polski Ludowej, kiedy ten system rzeczywiście w miarę sprawnie działał w pewnym momencie, gdzie mieliśmy elektryfikację, walkę z analfabetyzmem, mieliśmy inne... Panie Przewodniczący, nie kandyduje Pan na szefa IPN. Ja pytam, jak młodych ludzi przyciągnąć do partii, którą Pan reprezentuje? Bo bez młodych ludzi, którzy się będą uczyli w pewnym etapie, tak tutaj, nie wiem, dziewczyny są, młodzieżówki, platformy, już dobrze pamiętam, one teraz mogą popełniać, przepraszam, że tak na Was, wybaczcie, się skoncentruję, mogą to teraz popełniać błędy. Mogą być za ostre albo za łagodne, ale się uczą. A Wy nie macie kogoś, kto Was zastąpi. Kto Pana zastąpi za 10 lat, czy za 15, kiedy dojdzie Pan do wniosku, że już może wystarczy, trzeba zająć się czymś innym? Bo nie chciałbym słuchać, że jesteście biedni, bo wszyscy Was mają za komunistów, za jakichś niedobrych, za czarnego luda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście tak jest. No dobrze, ale razem ma jeszcze gorzej podwórka, mimo wszystko mówię tak. No i razem ma 2-3% sondaża, mamy w tej chwili. Ale wtedy młodych ma całkiem spore poparcie. Tak, tylko że to elektorat pomiędzy, nasz elektorat i elektorat razem akurat się tak fajnie rozkłada, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma bardzo wysokie poparcie w tym elektoracie lewicowym w Polsce B, w Polsce C, gdzie rzeczywiście jakość życia jest słaba. Natomiast razem ma w miarę przyzwoite poparcie młodych ludzi w dużych aglomeracjach, tam gdzie są dojrzałe ruchy miejskie, bo trzeba przypomnieć, że miejskie, żeby powstały, musi być rzeczywiście fajnie i dojrzały. I tam, gdzie ludzie, którzy kiedyś zaczęli tworzyć swoje własne stowarzyszenia lewicowe. To przekonajcie razem, żebym stała się młodzieżówką, będziemy gotowi. Myślę, że jest to niemożliwe, tak jak nie dojdzie do zaznaczenia, tak jak nie dojdzie do zaznaczenia lewicy w wyborach parlamentarnych, tak myślę, że nie jest to możliwe. Aczkolwiek możemy usiąść porozmawiać. Za dużo ze strony, przynajmniej razem jest takich przytyczków w stronę zaszłości właśnie związanych z PRL-em, jeżeli chodzi o SLD. Ale jak przyciągnąć ludzi, to nie jest to problem, z którym SLD nie może sobie poradzić od wielu lat. Ja rozumiem, że ta partia, która rządzi czy współrządzi, ma dużo szerszą ofertę przede wszystkim kadrową. To może więcej dać, to wiadomo. To może więcej dać. Koniunkturaliści na pewno się ustawiają jak kolejka. Natomiast ta zaszłość, to jest właśnie ten chyba, myślę, problem przyciągnięcia. Ta propaganda pokazująca historię czarno-białą, nie pokazująca innych sfer związanych z tym. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie się nie zgodzić, bo pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy ta historia była dużo bardziej żywa i ten spór był dużo mocniejszy, jednak na lewicy było bardzo dużo młodych ludzi. Ja pamiętam nawet, jak Leszek Miller z taką małą dziewczynką występował w takim spocie na konwencji, pamiętam to doskonale. I tych młodych ludzi było bardzo wielu. Ale czy SLD wówczas rządziło? No właśnie szło po ładu. A teraz? Miało wysokie notowanie. A teraz wchodzicie? Czy wchodzicie? Nie, no właśnie. Czyli powinniście o tym myśleć. Czyli rozumiem, że problem jest zdiagnozowany, ale odpowiedzi na ten problem póki co nie ma. Bo tej odpowiedzi nie ma. No i tu się zazębia z kolejnym pytaniem. Czy SLD to jest, no bo w zasadzie lokalnie, kiedyś SLD, no każdy z Państwa, kto odrobinę się polityką interesował, Adam Włodarczyk, Wieczorek, Sadowska, Kaczmarski, Grabowska, Wikiński, mógłby tak wymieniać. A teraz SLD, czyli kto? Marcin Dąbrowski i kupa. Czy to jest jednoosobowa partia? Kupa zdalnych ludzi, którzy pracują, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach. Janusz Cichy, chociażby wieloletni wicedyrektor szkół hotelarskich. Bardzo duża wiedza w sprawach edukacji, zwłaszcza tej edukacji zawodowej. Bartosz Biziński, nasz szef młodzieżówki. To by było pytanie do niego, a propos. Słabo się starasz, rozumiem? I tutaj już jest przytyczek od razu pana przewodniczącego. I nagana będzie. Nagana będzie. Będzie rozmowa, jak ja bym. Także nie, mamy zaplecze. Jola Sokołowska, która od wielu lat działa w służbie zdrowia i przy służbie zdrowia, więc mamy to zaplecze, które można, które się uaktywni,
pokażemy merytorykę, siłę, normalne... No tak, ale panie przewodniczący, czemu pan nie przyzna po prostu, że trochę się ta lewica po prostu rozeszła? No bo z całym szacunkiem dla wspaniałych kolegów, jednak to nie są nazwiska tej rangi, jak chociażby właśnie Adam Włodarczyk, który nadal funkcjonuje, przecież nie zniknął. Kotwici go nie porwali, funkcjonuje sobie w biznesie. Jest Janusz Wieczorek, realizuje się historycznie i też nie chce się angażować w politykę. Co się dzieje nie tak po tej lewej stronie politycznej, że nie ma takiej energii do dołączenia, a jest takie dryfowanie. Nie ma jeszcze siły, żeby to poszło w pewnym kierunku. Nie do końca się zgodzę. Rozmawialiśmy za temat. Nawet dobrze, żeby się pan nie zgadzał w tym kwestii. No, dlatego się nie zgadzam. Rozmawialiśmy z Adasiem Włodarczykiem, prezydentem, byłym prezydentem miasta Zamienia SLD. Kibicuje, podpowiada, wskazuje kierunki, więc korzystamy. A zaangażuje się bezpośrednio? Myślę, że to jest sprawa otwarta, czy się zaangażuje bezpośrednio. Bo to już byłoby coś. Ja myślę, że coś będzie, ale poczekajmy do końca kwietnia, kiedy naszą koleżanką jest stworzenie, już zapraszam koleżanki i kolegów z Razem. Chcemy stworzyć taką konwencję lewicową, samorządową, lewicową. Przede wszystkim, żebyśmy sobie wypracowali jakiś program, jakieś założenia dla miasta, ale nie na jedną, dwie kadencje, a na wiele lat do przodu. Czyli rozumiem, chcecie zrobić konwencję, na którą zaprosicie całą lewicę, a następnie chcecie sami iść do wyboru. Razem wyrazi chęć, a powiedziałem, patrzę pragmatycznie na to i wiem, że żadnego zjednoczenia lewicy do wyborów na pewno nie będzie. Nadal nie rozumiem, mam sprzeczność logiczną w tej chwili. Jeżeli nie ma zjednoczenia... Zapraszamy do dyskusji, natomiast nie widzę takiej możliwości, aby Razem chciało włączyć się w kampanię. To proszę powiedzieć proste, SLD nie chce z nami rozmawiać konstruktywnie. Byśmy chcieli. Znaczy, rozumiem, że jest pole, żeby usiąść i porozmawiać, zrobić kongres i dojść do wspólnego zdania. Proszę zobaczyć, co się dzieje w centralach naszych partii. No właśnie nie widzę, żeby się coś działo. A ja widzę, obserwuję i powiem tak. Ja z chęcią lewicowo, szeroko, normalnie usiadłbym przy stole, natomiast wasze centrale jakoś się tam za bardzo nie lubią. Ale zwłaszcza lokalnie chyba dałoby radę. Zwłaszcza Adam Zandberg, który cały czas, czy Marcelina Zawisza, cały czas gdzieś te przytyczki w stronę SLD, związane przede wszystkim z Leszkiem Millerem, osobiście bardzo cenię. No mają kompleks, no bo tutaj mamy kanclerza żelaznego, a oni tam sobie uszczekują, tak jak kiedyś Gawkowski. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taką scenę, jak trzech młodych muszkieterów z SLD sobie dworowało z przewodniczącego Millera. Niedawna scena, sprzed paru lat. Pod jego gabinetem do kamer i kiedy wyszedł Leszek Miller, tupnął nogą idziecie i pobiegli po prostu jak dobrze wyszkolone pieski. Więc piękna scena to była i być może dlatego Adrian Warberg, czy ta pani, której nazwiska nawet nie kojarzę, mają taki jakiś resentyment względem jednak, co by nie powiedzieć, potężnego i zdolnego polityka Leszka Millera. Sprawnego. Dokładnie. No dobrze, to zostawię ten temat tej konwencji, bo wiem, że na pewno przedstawiciele Razem dopytają, jak to miało wyglądać, będzie pan się musiał bardziej tłumaczyć. Tyle z mojej strony, proszę państwa, oddaję państwu głos. Kto by chciał pierwszy zapytać, bądź skomentować? Może chętnie. Robert Kaczmarczyk, Partia Razem. Ja mam takie pytanie, bo wielokrotnie podczas rozmowy, tak? W sumie pytanie troszeczkę do obu panów. Mianowicie mowa o zjednoczeniu lewicy. Czy wychodzi to, że lewica się rozpadła? To znaczy, że została rozłożona, był wielki taki front lewicowy? Czy może, co ja chciałbym zasugerować, no nasza partia jest trochę inną formą. To znaczy u nas, na co też zwracamy uwagę, jesteśmy ruchem oddolnym i tak właściwie partia powstała i tak cały czas powstaje, także w Radomiu, nasze struktury. Chciałbym o to dopytać po prostu, jak by miało na przykład takie zjednoczenie wyglądać i wielkie pytanie, po co? Panie Przewodniczący, ja nie czuję się kompetentny. Już zapisywałem sobie, więc spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsza rzecz, czy kiedykolwiek lewica była zjednoczona? Tak, była zjednoczona, kiedy istniało samo SLD i
i wtedy było zjednoczenie. Natomiast pytanie, bo tutaj mówimy o przyszłości, natomiast obecnie ciężko jest powiedzieć, że no, u nas akurat taką główną siłą są osoby w wieku 30-40 lat i te osoby, kiedy lewica była zjednoczona, właściwie chodziły do szkoły i właściwie kompletnie się nie angażowały w życie polityczne, angażowały się natomiast w swoje życie i w to, żeby sobie poradzić w czasie transformacji, która no, nie ominęła nikogo, a najbardziej, no powiedzmy właśnie, najbardziej zakręciła życiem osób, które dopiero wchodziły w nowy system, który w ogóle jeszcze nie był uporządkowany. To zupełnie tak jak ja, bo ja mam 42 lata i też stwierdziłem, że tak naprawdę po rozmowach ze swoim byłym dyrektorem w jednej z instytucji, działaczem PSL-u, jednym z ostatnich wojewodów lewandowskich, którego bardzo cenię, to on mnie zaraził na przykład działalnością polityczną. Spędzaliśmy długie godziny na rozmowach, ja bym nie zaszczepił, jeżeli chcesz zmieniać świat, to zacznij zmieniać świat, nie wskazując oczywiście, które ugrupowanie. Wybrałem SLD. Wybrałem SLD z tego względu, że brakowało tu też świeżości pewnej, więc można było spokojnie zacząć działać. I tu jest miejsce dla 30-40 latków, bo ja mam świadomość taką, i to jest takie moje marzenie, że żeby ta Rada Miejska naprawdę się odmłodziła, weszli tam ludzie 30-40-letni, którzy chcą pracować dla swojego miasta, wiedzą, że chcą tu zostać, chcą tu żyć, chcą, aby te dzieciaki, które ja mam dwójkę, aby tu godną edukację zdobyły, żeby to było dobre zaplecze kulturalne i żeby one tu się rozwijały i przyjmie na starość zostały. A czy wiek jest jedynym kryterium? Bo powiem szczerze, też ostatnim razem o tym mówiłem, że jak patrzę na młodych radnych Rady Miejskiej, to odnoszę wrażenie, że są dużo, dużo, dużo gorsi od tych, którzy są tam od dawien dawna, już nie mówię o ekstremach, ale od tych doświadczonych radnych. No jak mimo wszystkich różnic... Od poważnego człowieka ja bym oczekiwał, że jeżeli poczuje zew krwi, to nie rzuci się do tego gardła, ale zacznie normalnie funkcjonować ponad podziałami. Przykład tego projektu związanego z prezydentem Grzesztanowskim świetnie pokazuje, że my jako SLD potrafiliśmy się cofnąć, schować szlub partyjny, mimo że wszelkie pomysły, które są teraz realizowane, są naszymi pomysłami, które sobie wypracowaliśmy w ubiegłym roku. Ale dla dobra sprawy potrafiliśmy cofnąć szlub SLD do tyłu i zrobić z tego akcję społeczną, do której włączyły się chociażby osoby związane z Platformą Obywatelską. Ja nie mam, szukam odpowiedniego słowa, wstrętu do współpracy, chociażby tu, przy współpracy, przy tym projekcie, nie będę z osobami z PiS-u, w moim wieku, bo wszyscy wiemy, że nikt inny jak prezydent Grzesztanowski tego miasta nie postawił, to miasto teoretycznie jest jednym wielkim pomnikiem Grzesztanowskiego i jego zasług. Ja nie mam takiej obiekcji, ja mogę współpracować w tym zakresie. Cofnąć swoje szyldy partyjne. Jestem do tego gotowy, ale chciałbym, żeby ta Rada Miejska wyglądała właśnie w taki sposób. Normalni, mądrzy ludzie, 40-latkowie, 30-latkowie przede wszystkim, którzy będą się uczyć tej polityki, będą kształtowali to miasto na dziesięciolecia. Wpadł mi, czytając ostatnio album związany z historią wodociągu, wpadł mi taki urywek do oczy. W 1912 roku, kiedy zgłoszono się do Rindleya, aby opracował plany kanalizacji miejskiej, zaprojektował oczywiście, biorąc pod uwagę, że w 1912 roku miasto ma 65 tysięcy mieszkańców, ale trzeba zaprojektować to w taki sposób, aby funkcjonowało na lata. Czyli wyliczono wówczas, że w 1945 roku miasto będzie miało około 200 tysięcy mieszkańców i tak projektujmy miasto. Miasto ma być inteligentne na tamte czasy. Ja też uważam, że powinniśmy projektować miasto tak, aby było inteligentne. I to kolejny przykład świetny z moich rozmów z Eriksonem, ale Erikson zastrzegł sobie, że dopiero na wiosnę będzie mógł nam podać szczegóły. Wdraża w tej chwili taki program inteligentnych latarni. Te latarnie powstały w kooperacji z Philipsem i powstały w kooperacji z jednym z operatorów telefonii komórkowej, który trzyma całą infrastrukturę. Inteligentne latarnie polegają na tym, że są to latarnie miejskie, ale mogą w każdej chwili przy odpowiednim programowaniu
sprawdzać czystość powietrza, jakość powietrza, czyli zagrożenie smogowe, mogą obserwować i monitorować ruch uliczny i wiele innych rzeczy. I myślę, że my też powinniśmy zmierzać w stronę tworzenia inteligentnych miast. No, mnie się na przykład nie podoba, ja powiem szczerze, przejazdy dla rowerzystów w niektórych miejscach. Ja uważam, że bzdurnie jest projektowana infrastruktura, bo jeżeli jadę ulicą bodajże Zbrowskiego, dojeżdżając do ronda Jana Pawła II, jest tam róg przed rozwidleniem, przed rondem, a ja tam mam nawet przejazd dla rowerów w miejscu tak niebezpiecznym, że... Kwiatkowskiego. Chyba Kwiatkowskiego. Nie, Zbrowskiego albo Kwiatkowskiego. Dojeżdżając od strony Glinic do ronda Jana Pawła II, to Kwiatkowskiego. I tam przejazd dla rowerów zrobiono w tak niebezpiecznym miejscu na ulicy, że się zastanawiam, no, kto wydał takie nawet pozwolenie. To ja tylko uzupełnię woli ścisłości, ponieważ wiedziałem, że gdzieś mi tam coś puka, że to nie jest tak do końca, że partia polityczna powstaje jako ruch oddolny. Adrian Zandberg był współpracownikiem Piotra Ikonowicza. Współpracował przy kampanii wyborczej z Jackiem w 2000 roku z PPS-em. W 2001 współpracował z Jackiem Kuroniem, a był także członkiem Unii Pracy i Federacji Młodych Unii Pracy, przewodniczącym nawet. Więc to nie jest tak, że ludzie biorą się znikąd i nagle wyrastają, żeby... Ale tutaj padło słowo, że chodziło o lokalne. A nie, o strukturę lokalne. Ale zakładam, że zawsze wychodzimy z jakiegoś środowiska, dlatego jeśli mogę tylko słówko, to moim zdaniem po prostu nie można ludziom zarzucać tego, że chcieli być jakoś aktywni. Ja nie zarzucam tego Adrianowi Zandbergowi, bo ma prawo oczywiście zmieniać poglądy i zmienić formułę i uważać, że inna formuła niż ta, w której do tej pory funkcjonował, bo jednak Unia Pracy to była struktura jednak zgoła inna niż ta, która, inna filozofia jest tworzenia tej struktury partii Razem jak Unii Pracy. I to dobrze, że ludzie zbierają doświadczenia, zmieniają zdanie, tylko pod warunkiem, że pozostają w tej uczciwości, że o tym pamiętają, gdzie byli, skąd wyrastają i gdzie te doświadczenia zdobywali i jak się one później jak owocowały. Kolejne pytanie. A, bo chciałem wrócić, bo nie dostałem odpowiedzi na temat konwencji. To znaczy pytanie, po co? Dlaczego? Po co, dlaczego konwencja lewicowa? Tak. Programu? Będziemy to robili. Dlatego, że głównym zadaniem lewicy, moim zdaniem, dzisiaj, jest poprawienie jakości życia mieszkańców. Więc należałoby wypracować to, o czym powiedziałem. Jakieś metody, jakiś program, jakiś zarys. Na pewno mówił, że program plan jest dobry do czasów pierwszej bitwy, więc jakiś zarys tego, jak to miasto powinno wyglądać, jako może szersza aglomeracja, nie wiem, nawet 300-tysięczna, biorąc pod uwagę okoliczne gminy, okoliczne powiaty. Bo dzisiaj Radom stracił, przede wszystkim stracił na reformie administracyjnej i kraju. Obiecano nam urzędy centralne, do dzisiaj ich nie mamy. Więc to też jest problem Radomia, tak? Dania, bodajże Duńczycy teraz robią świetną rzecz, że z Kopenhagi wyciągają urzędy centralne po małych miejscowościach, żeby te miejscowości inaczej, szybciej się rozwijały, zrównoważyły rozwój stolicy Kopenhagi. Więc może czerpmy to, co dobre z zachodu, to, co dobre również i ze wschodu, bo wschód nie jest wcale taki zły i wschód naprawdę nie wiezie. Myśmy dużo stracili po tym, jak prawica doszła do władzy, że odcięliśmy swoje rynki, przede wszystkim rynki rolnicze od Rosji. I, znaczy ja chciałbym po prostu, no, są te rozwiązania, tak? Natomiast no, to są już rozwiązania, które no, nie ukrywam, ale ja dostałem bardziej więcej jakby rozwiązań i troszeczkę narzuconych rozwiązań, które byłyby dobre. Natomiast nie usłyszałem na przykład, a co moglibyśmy razem zdziałać. To znaczy tak, to jest na przykład moja obawa, która też się w międzyczasie pojawiła. I tutaj żadnych deklaracji nie mówię, tylko przeczucie, że to jednak będzie, nie będzie to dialog. Razem zdziałać, ale my już razem jedną fajną rzecz zdziałaliśmy. Tak, razem na czymś się protesty. To tak, chociażby. Świetnie one wyszły. To, że później one, ja uważam, że one poszły w troszeczkę inną stronę, może bardziej ośmieszające, naprawdę poważną rzecz, jak obrona praw kobiet i równoważenie dysproporcji pomiędzy mężczyznami i kobietami, to już można to było inaczej rozegrać,
ale te dwie współprace, tak, jak najbardziej tak. No dobrze, to ja inaczej zapytam. To może inaczej, gdybyście siedli na takiej konwencji lewicy, czy istnieje chociaż cień szansy, jakieś światełko w tunelu, że wchodzilibyście na tą konwencję lewicy jako dwa ugrupowania, które wykluczają możliwość współpracy politycznej, tej praktycznej, tylko politycznej, która owocuje wynikami wyborczymi, a wyszlibyście z tej konwencji jako, wiadomo, różne środowiska, różnicie się światopoglądowo, też można to odcienie odróżniać, ale wyszlibyście przynajmniej przygotowani do tego, żeby prowadzić wspólnie kampanię wyborczą? Czy jest cień szansy? Tutaj powiedziałbym, że... Anna Plus, partia Razem również. Razem generalnie ma inną troszeczkę formułę. Nie jest partią wodowską. My mamy zarządy kolegialne, my decydujemy wspólnie o pewnych rzeczach. Wiadomo, że ten proces decyzyjny trwa dłużej, aczkolwiek jest być może pozbawiony wielu błędów. Tutaj istnieje obawa taka, że nawet padło takie słowo autorytarne, apodyktyczne. No więc tutaj tego byśmy się obawiali. Na pewno jesteśmy gotowi na współpracę w kwestiach takich, które uważamy za słuszne, gdzieś nam się te drogi schodzą i udowodniliśmy to wielokrotnie. Czasami niesłusznie nam się oberwało, również też na łamach prasy, ale jesteśmy w stanie, że tak powiem, wybaczyć to w imię wyższych celów. Także myślę, że w pojedynczych jakichś akcjach na pewno, nie wiem, czy udałoby nam się wypracować wspólny program, iść wspólnie do wyborów. To nie zależy tak do końca od nas tu lokalnych. Wiecie Państwo, że przypominacie bardzo... Przepraszam, że wejdę. Nie. Jednak mam ten przywilej, że prowadzę to spotkanie. Chociaż czasem mam wrażenie, że jest inaczej. Przypominacie troszeczkę Nowoczesną i Platformę. Zobaczcie, ale dokładnie słyszę te same argumenty. No, że tak powiem, treść, czyli członkowie partii Razem troszeczkę mają, to są ludzie troszeczkę z innej rzeczywistości, z innej kulki, są to młodzi ludzie, tak? Ja mówię o ogólnie członkach i oczekują troszeczkę czego innego. Członkowie SRD no, też mają jakieś tam doświadczenia za sobą. Więc te oczekiwania i od polityków, i od polityki troszeczkę się różnią ze względu chociażby na staż, na wiek, na sytuację życiową. Także na pewno jest wiele punktów wspólnych. A zróbmy eksperyment. Zanim o nim powiem, to powiem o tej apodyktyczności. Ona nie wynika z narzucania swojego zdania, tylko działania. Jeżeli ja działam, bo jestem. Bardziej działam niż dyskutuję i jeżeli działam, a ktoś mi zostaje z tyłu, to nie będę na niego czekał, bo pewne cele są do zrobienia. Ale powróćmy do eksperymentu, który my przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, za co nam się oberwało, również podejrzewam ze środowisk lewicowych, jak czytaliśmy. Zrobiliśmy eksperyment. Spotkaliśmy się i zaprosiliśmy do debaty członków Ruchu Narodowego. To było akurat po tej bijatyce, gdzie członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i ANR-u pobili działacza PODU. Myśmy się zastanawiali, czy tego nie odwołać, ale stwierdziliśmy, że tego nie odwołamy, ponieważ Ruch Narodowy jakby nie brał udziału w tej całej Zadynie. Ale ją też zaplanowaliśmy trochę wcześniej. Zależało nam na tym, na jednej kwestii. Jak postrzegamy siebie, stojąc my jako partia lewicowa i partia narodowa, jak postrzegamy siebie, czy jest możliwość, mieszkamy w tym samym mieście, chodzimy tym samym chodnikiem, oddychamy tym samym powietrzem, czy jest możliwość nie współpracy, ale zaprzestania zaogniania sytuacji. Tolerancji? I wyszliśmy z założenia następującego, że my im powiemy w oczy, kim oni są, oni zapewne powiedzą, że jesteśmy komunistami, którzy powinni wisieć na drzewach, bo tak zazwyczaj jest. Myśmy im powiedzieli w oczy, jesteście faszystami. Jesteście faszystami. I od tego zaczęliśmy debatę. Od tego, od powiedzenia sobie, jak postrzegamy swoje stany. Od stereotypu. Od stereotypu, który jest częściowo prawdziwy.
I do czego doszliśmy? Doszliśmy do następujących wniosków. Że my jako partia lewicowa odżegnujemy się na przykład od okresu stalinizmu, to był złym okresem. Nie idziemy w stronę chwalenia, wręcz wynoszenia na to, że żołnierzy wyklętych, którzy mają swoje również za kołnierza. Ale kiedy doszliśmy do okresu Polski Ludowej, okazało się, że sami przyznali jedną rzecz. System socjalny był lepszy, system edukacyjny był lepszy. Dzieciaki wychodziły ze szkół lepiej wykształcone. Zrobiliśmy ten eksperyment. Dzisiaj ja nie mam z ich strony ataków, że SLD, zwłaszcza to młode SLD, będzie wisiało na drzewach. Eksperyment polegał na tym, że moglibyśmy stanąć z bejsbolami naprzeciwko siebie i siebie napierdzielać, ale do czego by to doprowadziło? Do kolejnej wojny pomiędzy ugrupowaniami, tak zwanej wojny polsko-polskiej. I gdybyśmy się nie zrozumieli, pewnie byłoby inaczej. Ale zniwelowaliśmy napięcie. Więc ja bym proponował może podobny eksperyment SLD, Partia Razem, czy na podwórku lokalnym rzeczywiście może aż tak, bo to co powiedział Pan Kubert, może nas mniej różni niż myślimy. Może to jest klucz tylko i wyłącznie bijatyki na szczeblu centralnym, jak zawsze bywa. No wiadomo, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu, natomiast ja tylko dodam, że my akurat z Narodowcami mamy zasadę nową platform, że nie spotykamy się jeden. Tak samo jak słyszę słów Adama Zandberga, że zasadę to nigdy. Ale Adrian Zandberg nie jest tylko jedną jedyną postacią, tam jest 11 osób w zarządzie, także tutaj... Dobrze, może sekundę, tylko Pani zgłaszała się pierwsza, a my chcielibyśmy... rodzinnej. Tak, dokładnie, całej dyskusji. Proszę uprzejmie. Niestety nie znam głosu. Jadwiga Pycińska, Stowarzyszenie Orzeł Leż. Nie. Stowarzyszenie Jagie, przepraszam. Stowarzyszenie Jagie, bo... Orzeł i Reszka, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionalnego i waluty lokalnej. Tak się nazywa. Ale pytanie dotyczy etykietowania i szyldów, prowadzący dosyć z dużą swadą, którą podziwiam, historycznie odnosi się Pan do przynależności partyjnych. Panowie, którzy wspólnie mówią, że są na lewicy, znowu wracają do zaszłości historycznych. Zupełnie marginalnym wątkiem jest, która partia jest bardziej wodzowska, ta historyczna, czy na przykład nierządząca. Ale moje pytanie dotyczy bardzo elementarnej sprawy. Definicji lewicy, definicji prawicy, bo tu generalnie w przestrzeni różnej są tak sprzeczne interpretacje, że może od tego warto byłoby zacząć rozmowę. Co to jest lewica i co to jest prawica? Ja myślę, że dzisiaj nawet politolodzy nie będą potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Pan redaktor twierdzi, że SLD jest partią prawicową. Mam na to dowody. A ja mam dowody, że jest partią prawicową. Ja natomiast myślę sobie tak, że można by było podzielić na ludzi myślących, ludzi myślących. I może coś. Nie, jest problem z podziałem na lewicę. Moim zdaniem to, co powiedziałem, dzisiaj miejsce lewicy jest tam, gdzie będzie poprawiać jakość życia mieszkańców. Walczyła prawa pracownicze, walczyła, SLD walczyło, ale się nie udało na przykład zliberalizować praw aborcyjnych. Ale walczyliśmy, nie udało się. To samo w poprzedniej kadencji Sejmu. Walczyliśmy o wiele spraw związanych ze służbą zdrowia, spraw socjalnych, spraw emerytalnych. Udało się tylko jedną, na ponad 100 projektów ustaw w poprzednim Sejmie, udało się tylko przepchnąć jedną przez przypadek, kiedy marszałkiem Sejmu przez dwa dni został Jerzy Wender. Wówczas udało się przeforsować ustawę, która pozwoliła ponownie zrewaloryzować emerytury, chociażby kobietom, które przed chyba 89 rokiem były na wychowawczym i ten okres zaliczano, teraz zalicza się do składek, więc można było. Od członków Platformy Obywatelskiej moi koledzy w Sejmie słyszeli, będziecie sobie rządzić, będziecie sobie wprowadzać. Więc ja uważam, że polityka na tyle musi być skuteczna, czy to jest ważne, że jest lewica i prawica, czy to jest nieistotny podział? To jest inny temat na inną dyskusję. Chciałabym jednak odwrócić. Pan jest fajterem, bo mówi Pan o przywództwie, o tym osiąganiu celów.
W międzyczasie potrafił pan zrobić rzecz, którą nazwał pan pamięci za śród i potrafi pan współpracować. I jest to dla mnie taki miks niejednoznaczny, bo mówiąc o sprawach lokalnych, potrafił pan podać przykład skutecznego działania w określonym celu, a mówiąc o działaniach dotyczących całego państwa, wychodzi na to, że musimy walczyć z tymi, którzy są u władzy, i przyjmuje pan tę narrację właśnie walki międzypartyjnej. I to jest dla mnie sprzeczność. Tak jakby pan nie miał jednoznacznego sposobu, jednoznacznie określonego sposobu funkcjonowania. Dobrze, czym innym jest polityka w samorządzie i czym innym jest ten projekt Rzecz Narowskiego, gdzie rzeczywiście pewne rzeczy, myślę, że to jest odpowiedzialne ze strony SLD, chowamy się partyjny, cel jest jasny. Wreszcie Rada musi uhonorować prezydenta Rzecz Narowskiego. Natomiast czym innym jest duża polityka w Sejmie, która niewiele ma wspólnego z polityką samorządową, co widać na przykładzie tego Sejmu. I tam już szyldy partyjne jako partie idą na zwarcie. Każdy chce realizować swój pomysł, swoją politykę. I to jest. To są dwie różne sprawy dla mnie. To są dwie różne dla mnie sprawy. Czy to powinny być dwie różne sprawy? To znaczy to chowanie szyldu? Nie. Tu ta nasza mała ojczyzna i ta nasza duża. To nie jest osobny byt, ona się składa z tych. Teraz odrzucając projekt Rzecz Narowskiego, gdzie schowaliśmy szyld, tak? My będziemy przekonywać do swojego programu i walczyć z szyldem partyjnym po wykonaniu eksperymentu, w zależności oczywiście od wyników tego eksperymentu. Będziemy eksponować szyld partyjny, który jest ważny. Ludzie muszą wiedzieć, że to proponuje, te dobre rzeczy dla miasta proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej. Natomiast zahaczamy w tym jeszcze o jeden aspekt, tak zwanych bezpartyjnych kandydatów, że samorząd może być bezpartyjny. Moim zdaniem do końca może być oczywiście, natomiast nie sprawdzi się to. Przykład marszałka Bielana, który przywozi mimo wszystko tu pieniądze, ponieważ politycy Prawa i Sprawiedliwości stanowią dzisiaj jakby większość w Radzie. Zależy Prawu i Sprawiedliwości na tym, żeby wygrać wybory również i w Radomiu. Radom na tym korzysta, oczywiście na tych pieniądzach, ale teraz wyobraźmy sobie, czy samorządowiec bezpartyjny będzie miał taką siłę przebicia we władzach centralnych, czy gdzie się rozdaje środki finansowe? W tej chwili jest taka moda na bezpartyjność, że wszyscy bezspadowolniarze z każdej partii są. Ale właśnie to jest moda. Natomiast z punktu widzenia dobra miasta, samorządu i napływu gotówki, bo bez pieniędzy się nie ruszy, moim zdaniem nie da się. Nie da się uniknąć partyjności. To kwestia tylko i wyłącznie ludzi, jacy są ludzie. I proszę mi wierzyć, z własnego doświadczenia wiem, że nawet z ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości w moim wieku można usiąść, porozmawiać i wiem, że jak oni powiedzą tak, to jest tak, nie, to jest nie. A tego na przykład brakuje mi w Platformie Obywatelskiej. Gdzie tak to jest. Nie, to jest nie. Zespołu generalnie brakuje, to jest tak. Natomiast wrócę do. Brakuje mi poważnych ludzi, którzy będą podchodzili poważnie do miasta. Generalnie może nie w tym momencie, bo być może nie jest to najlepszy pomysł, żeby odbierać panu dzisiejszy czas, ale kwestia definicji lewicy i prawicy myślę, że nie jest taka zupełnie błahą sprawą. Nie jest błahą, tylko tak jak politolodzy też mają z tym problem dzisiaj. Też mają z tym problem. Kiedyś można było powiedzieć, że prawica to kolonializm, wyzysk, niskie podatki, liberalizm. A lewica to rozdawnictwo, walka też o prawa pracownicze, o prawa światopoglądowe, rozdział kościoła od państwa i brak finansowania kościoła ze środków publicznych. I to był prosty podział. Ale dzisiaj takiego sztywnego podziału ja bym nie pokusił się dzisiaj zrobić w przeciągu panu. Już sekundeczkę, żebym się nie zgubił. Sekundka, bo mam już kilka zgłoszeń. Pierwszy w kolejności był pan z partii Razem, następnie pan obok, później pani, Jacek i ja odbiorąc. Ja właśnie o to chciałem dopytać, czy pan jest w stanie dać rękojmię, bo jaka dzisiaj ta lewica jest, co to jest właśnie ta lewica? Ja zawsze głosowałem na SLD, no ale po
Kazusie, pani Ogórek, no. Była trudno. A dzisiaj pani Ogórek jest w... Praktycznie chyba, mi się wydaje, że już w PiSie jest. Ja obawiam się, że jest moda na budowanie bezpartyjności. Przede wszystkim przoduje Platforma Obywatelska. Troszeczkę Nowoczesna też się chce być w tym wyścigu o taką Platformą Obywatelską. Dla mnie lewica to jest pewien stosunek do człowieka, pewna skłonność do człowieka. Ja to tak rozumiem od lewicy i to za tym całe idzie rewolucja francuska i cała nadbudowa. A... To PiS w pewnych momentach też jest lewicą. Tak. I ja może wejdę, żebyśmy w tej historii nie weszli. Mamy jeszcze kuluary, w których można pogadać, a tak to resztę będziemy tą historią, nie wszyscy są zainteresowani historycznymi wątkami, zanudzali. Proszę uprzejmie. Ja mam do pana takie pytanie, bo ja nie przekonał mnie pan, żebym ja na pana głosowała w tych wyborach. Chciałabym usłyszeć konkretnie, co pan proponuje dla Radomia. No załóżmy, wygrywa pan, zostaje pan prezydentem, czego mogę się spodziewać, że co pan zrobi dla Radomia? A jeszcze takie najważniejsze. Jak ściągnie pan jakiegoś poważnego inwestora? Nie powiedziałem, że będę kandydował na fotel prezydenta, ale gdyby do tego doszło, to nasz kandydat będzie miał poparcie całej formacji. Co będziemy proponowali, o tym powiemy na pewno w kwietniu szerzej, ale to, o czym już zacząłem mówić, czyli przede wszystkim sprawianie, że jakość życia w tym mieście będzie troszeczkę lepsza, tak? Natomiast co do inwestycji, mamy specjalistów w naszej partii, z którymi już rozmawialiśmy. W kwietniu tego roku na nasze zaproszenie przyjechał do Radomia przewodniczący, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław Piperacki. Jest członkiem SLD, jest drugim wiceprzewodniczącym, żeby było ważne. Ryszard Czarnecki był, bo już nie jest, szóstym przewodniczącym. Więc proszę zobaczyć, że w Europarlamencie Sojusz Lewicy Demokratycznej jest bardzo cenionym partnerem politycznym. Mieliśmy spotkanie również z panem prezydentem, gdzie zaoferowaliśmy swoją własną pomoc, swoje własne wykorzystanie naszych ludzi w parlamencie. Mamy świetnego byłego posła, który zęby zjadł na współpracy z Chińczykami, Piotr Gadzinowski. On też jest skłonny do współpracy, poza tym trzeba szukać takich partnerów. Ale pytanie było konkretniejsze. Jak? To znaczy co? Trzeba pan walizki, pojedzie do trzeba spakować walizki, po prostu pojechać wykorzystując wszelkie kontakty. Dzisiaj tak nie. Do tej pory ja rozumiem kazus, na przykład tak źle wygląda. Ale moje pytanie jeszcze i do tego. Proponuje pan Radomiowi to lotnisko. A ja już tak chodzę i zbieram i wszyscy z Ustronia będą się wyprowadzać, bo przecież to lotnisko jest w mieście. Gdyby do tego tak naprawdę doszło, że byłoby to, ja nie wierzę, że nie będzie, bo warunki takie naprawdę to ma lepsze modli na to lotnisko, daleko od miasta, ja tu w mieście, jak to w Ustronie to przeżyje. Samolot za samolotem, ja sobie tego nie wyobrażam. Warszawa jak przyjdzie? Dobrze. Warszawa, dlatego wynoszą z Warszawy lotnisko. Ja rozumiem, że uśmiech wywołał to, że prezydent wsiada, bierze walizkę i idzie szukać inwestorów. Moim zdaniem tak powinno być. Bo historia pokazuje, że to się najbardziej sprawdza. Kontakty międzyludzkie i wykorzystanie własnych kontaktów. Ja pamiętam w 2003 roku mieszkałem w Warszawie i utkwiła mi informacja z TVP Info, jeszcze nie rynkowej telewizji, gdzie po raz trzeci rozrastała się strefa gospodarcza w Grodzisku Mazowieckim. O 150 hektarów inwestowali Japończycy. I wypowiadał się Japończyk, dlaczego to zrobić. Tylko był jeden sposób, bo mieli też różne oferty z kraju. Poszliśmy na kolację z panem burmistrzem i okazało się, że pan burmistrz, sprytnie, nie, ale tak trzeba, przy świecie, rozumiesz? Wykorzystał jedną. Zaczął grać na fortepianie. I to nam się tak spodobało, że my tu będziemy inwestować. To samo mówi na przykład Piotr Gadzinowski o Chińczykach. To trzeba wszystko wykorzystywać. Ale ja rozumiem, że
to wywołuje uśmiech, bo to jest jakby taki kazus Andrzeja Groszkowiaka, który wielokrotnie mówił, jeżdżąc i współpracując z biurem handlowym Tajwanu, bo nie ma ambasady, Tajwan nie jest uznawany jako kraj, więc nie ma ambasady, jest biuro handlowe. Mieliśmy mieć montownię na laptopy, tak? Mieliśmy mieć szeroką współpracę z Tajwanem, z której nic nie wyszło. Mimo, że Andrzej Groszkowiak latał tam, próbował się dziać. Ale naprawdę, jeżeli postawimy na ludzi, przede wszystkim na ludzi, to będzie tak. Natomiast co do lotniska, ja nie mówię, że ono będzie funkcjonowało. Na razie jest podpisany list intencyjny pomiędzy spółką władzami Radomia a PPR-a. To jest list intencyjny, który może być tak zapisany, że wszystkie fajne są punkty, ale ostatni, jeżeli umowy nie będzie, nie wiem, to pojutrze listu intencyjnego nie ma. To nie jest żaden dokument, który będzie mówił o tym, że nie, no to będzie dofinansowane. No PPL blokuje Modlin, bo Modlin już ma nawet... No dobrze, tylko że zgodnie ze wszystkimi danymi, to my mamy lepszą... Więcej dni bez gier, ale to już nie wchodźmy, bo proszę Państwa, z lotniskiem to ilu ekspertów to jest ekspertów nożną i medycyną w Polsce. Jacku, byłeś kolejny do zadawania. Jacek Szlogier, Radomianie Razem. Pozwól się z Panią tutaj na wstępie nie zgodzić. Ja bym chcę, żeby to lotnisko funkcjonowało. Może nie tyle funkcjonowało, co PPL, żeby podpisał ostateczną umowę i zdjął z nas ciężar utrzymywania tego lotniska. Jeszcze nie mówiąc o tym antyreklamie, jakie nam przynosi. A co oni dalej z tym zrobią, to może to niech pozostanie kwestią wtórną. I tak będziemy mieli ze 200 milionów do spłacenia z tytułu próby podjęcia tego tematu. Jedna jest rzecz przerwa a propos lotniska, że żaden z prezydentów nie miał odwagi działać więcej, bo zamysł lotniska cargo był za Adama Włodarczyka. Problem był z rozwinięciem tego pomysłu. Andrzej Kosztowniak nie miał odwagi powiedzieć Radomianom, ile to tak de facto będzie kosztowało. Prezydent Witkowski nie miał odwagi albo rozwinąć tego, albo to w cholerę zamknąć. To jednak kosztuje, z tego co pamiętam, prawie 14 milionów złotych rocznie. Nas, jako podatników, z naszej księgowej. 70 milionów. Ja mogę negatywnie oceniać każdą prezydenturę z powodu właśnie lotniska, z powodu braku otwartości powiedzenia mieszkańcom, czy rozwoju tego lub zamknięcia. I za to... Ale przerwaliśmy Jackowi. No tak, jeszcze wracając do tego lotniska, sama budowa, pomysł budowy tego lotniska to była moim zdaniem kwestia polityczna i brak odwagi politycznej obecnego prezydenta powodował to, że za chwilę skończą się pieniądze prawdopodobnie na wypłaty, bo pieniądze z Bajser-Beka, te 72 miliony, po prostu zostały już przejedzone. W marcu znowu pani prezes będzie pukać do radnych z prośbą o dodatkowe pieniądze na wypłaty dla swoich 140 pracowników, którzy chyba patrzą się w niebo i wyglądają samolotu. Ale wracając do tych pytań, które miałbym zadać. Panie Przewodniczący, gdyby Pan mi powiedzieć trzy powody, jeżeli nie trzy, to dwa, jak nie dwa, to chociaż jeden, po co nam jest ta lewica potrzebna? Wszystkie kwestie socjalne załatwia nam PiS. Jeżeli będziemy chcieli mieć jakąś ultralewicową, prawda, z krwi i kości, taką krwistą, to mamy partię Razem, prawda, i jego przewodniczącego z koszulką, prawda, nie wiem, Marksa, Engelsa na tle flagi z Che Guevarą. To jest lewica, to jest rewolucja. Po co nam jest SLD w tym momencie potrzebne? Drugie pytanie, tu pan redaktor wspominał o różnych wariantach współpracy powyborczej, prawda? I dziwnie pan redaktor nie wspomniał o stowarzyszeniach, czyli osobach, które nie będą należały do żadnych... Tłumaczę, bo nie wierzę, żeby weszli do Rady Ministrów. Zostawmy kwestię wiary. Komu innemu. Ja wierzę, ale to możemy się porozmawiać po zakulisowo. Czy widzi pan taką szansę współpracy, gdy oczywiście SLD, czy ktoś z SLD dostanie się do Rady, skąd tutaj ja pozwolę się wykazać niewiarą. Czy istnieje możliwość współpracy z niepartiami, czyli stowarzyszeniami w ramach Rady, Rady Miejskiej? A trzecie pytanie, jak będzie głosował pan radny Pszczoła?
jak PiS, jak PO, czy nie wiadomo jak. Ale zależy na którym projektem. Słucham? Na którym projektem kolejnej uchwały. No z reguły no, ostatnio głosował tak, no tak, tak, chronologię głosowań to do niedawna głosował jak PO, prawda, a w grudniu coś tam się pozmieniało, teraz ja. Ale nie możemy traktować tego wszystkiego właśnie przez taki pryzmat, że do tej pory jak Platforma, to teraz troszeczkę inaczej, to już jest pewnie w PiSie. No, ale to tak, że nie jest. To tak jest, no nie da się zakłamać rzeczywistości. No, tak no, nie, no taka jest rzeczywistość, natomiast nie możemy patrzeć na to w ten sposób, czy on już jest ten... nagle zmienił zdanie. No to już jest jakiś taki niejasny. Może Jacek chciał zadać pytanie takie, czy w następnych głosowaniach będzie... Radny Pszczoła będzie głosował tak jak chce SLD, czy tak jak... Czy już jest sterowany? Czy jest sam sterem, żeglarzem, okrestem, czy ktoś już może nim sterować? Radny Pszczoła jest radnym SLD i będzie działał zgodnie z... polityką SLD wychodzącą naprzeciwko mieszkańcom miasta. Będziemy analizowali w tej chwili. A jak nie będzie działał zgodnie z programem polityki? Do drugiej rozmowy już nie będzie. Rozumiem. Czy coś można zrobić w tej chwili, jak nie będzie głosował tak, jak chce SLD? A czy akurat tu można i to bardzo proste, mamy rok wyborczy, parę miesięcy, żeby to zdać. Dobra, na jesieni tak. Ale gdyby wygrał następne, tak? To musiałby być umieszczony na liście. Ale dajmy może odpowiedzieć na pytanie. Odpowiem na drugie pytanie. Tak od tyłu będzie możliwe, już w trzecie sobie wyjaśniliśmy. Czy widzę współpracę jako SLD ze stowarzyszeniami? Każda współpraca, gdzie znajdziemy ten wspólny mianownik, jak najbardziej tak. Dzisiaj ja sobie myślę, że nie ma takiej współpracy stałej, koalicyjnej, co pokazują chociażby protesty różnych młodych ludzi, którzy zwołują się komórkami i dzisiaj protestujemy przeciwko jednej rzeczy tu, ale nie zgadzamy się z inną, to my się już nie zbierzemy. Więc można współpracować odnośnie pewnych projektów uchwał, pewnych rzeczy, które wspólnie uważamy, że są dobre, ale niekoniecznie musimy zawierać umowy koalicyjne. Tak? No bo... No tak się to wyobrażam. No dokładnie tak. No, małżeństwa nie musimy zawierać, żeby iść tą całą stronę. Iść tą całą stronę. Natomiast po co jest SLD, tak? Bo mamy czerwoną pełną pistolę, tak, lewicę. Nie zgadza się. Ale to nie moje słowa. Nie zgadza się, niestety. To może później w kuluarach sobie wytłumaczyć. Nie fakty, ale to porozmawiamy. Lewica jest potrzebna, tak jak lewa noga jest lewa i prawa noga, jak to mówił ktoś, i te dwie nogi są potrzebne nawet w polityce, bo jak zabraknie jednej, to się wyważymy. Lewica powinna inaczej. Dobrze, ale SLD po co jest? SLD. Ale konkretnie, po co? Czy nie jest ona już zbędna? Ja myślę, że nie jest zbędna. Jeżeli mamy takie poparcie, według ostatniego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jesteśmy trzecią siłą w dniu dzisiejszym. To znaczy, że wyborcy twierdzą, że jednak sojusznik jest demokratyczny, a nie inne twory, czy inne ugrupowania, inne stowarzyszenia, czy partie polityczne na lewicy nie cieszą się takim poparciem i zaufaniem społecznym. Przez te wiele lat było raz lepiej, raz gorzej, popełniała SLD błędy, ale jednak było partią najbardziej konsekwentną w realizacji swoich postulatów i programu. Kiedy powiedzieliśmy, że jesteśmy za rozdziałem państwa i kościoła, tego się trzymamy. Że będziemy składać ustawy, że będziemy składać takie, a nie inne projekty prospołeczne, bo ta polityka jest realizowana. Ja myślę, że SLD jest cenione za tą konsekwentność w swoim elektoracie. Natomiast powiedzieliśmy sobie, że też ma problem z dotarciem do młodych ludzi. Kolejne pytanie. Jerzy Piątek, Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji. Takie krótkie pytanie. Pierwsze. Trzy
trzy ostatnie kadencje. Ile osób było w Radzie z SLD? W tej kadencji mamy jednego radnego. W poprzedniej kadencji mieliśmy czterech radnych. Zdarzyło się taka rzecz, że ceniony przez wiele środowisk za ich łączenie, jakby Bogdan Karaś zmarł, więc zostało trzech radnych. Natomiast wcześniej, powiem szczerze, nie wiem, nie byłem w SLD i tu przyznaję. Zadałem to pytanie dlatego, że my rozmawiamy tutaj o tym, co ci ludzie wybrani mają zrobić dla Radomia. Ale muszą być wybrani. I teraz ja tak widzę, że i SLD, i Razem są na tyle słabymi siłami tutaj w Radomiu, nie mówmy o Polsce, że widzę ogromne ryzyko, że w ogóle się nikt nie załapie, że tak powiem, do Rady ani z SLD, ani z Razem, jeżeli będziecie szli osobno. Jeżeli stworzyć wspólny front, wtedy jakaś szansa na pewno jest. Na pewno więcej łączy te partie niż dzieli. I wydaje mi się, że warto się by było zastanowić nad tym, dlatego że nieobecni w Radzie nie mają racji. Mogą wychodzić na ulicę z transparentami, z jakimiś orągiewkami, tak jak to się zresztą robi, jak robią stowarzyszenia w tej chwili. Tylko że żadnego wpływu na decyzję nie ma. W dodatku trzeba wziąć niestety pod uwagę to, że radni niekoniecznie realizują linię partii, z której wyszli, i wyborców, którzy ich wybrali. Także tu jest moje takie zdziwienie, tak jak codziennie rano w TOK FM. Ja dziękuję. Też uważam, że więcej można zdziałać bez kłótni. Kiedy powstała Zjednoczona Lewica, to moim zdaniem był duży minus, za którym ja osobiście od samego początku nie byłem. Ale w rozmowie z mieszkańcami naszego miasta mówili wyraźnie: my może byśmy na was zagłosowali, ale wy się kłócicie między sobą. Ja wiem, że ta zgoda jest na pewno potrzebna, natomiast nie zgodzę się co do słabej siły SLD. W jednym z ostatnich sondaży dla jednej z partii politycznych w Radomiu z końca ubiegłego roku jesteśmy też w Radomiu trzecią siłą polityczną. Po PiS-ie i po Platformie Obywatelskiej. Przepraszam, procentowo ilu mieszkańców Radomia należy do jakiejkolwiek partii? Bo mówienie o poparciu to jest porównanie tych Ja myślę, że dzisiaj procentowo to są promile. Dlatego wiem, że ja mam tylu członków opłacających składki, bo nie mówimy o tym, ile osób zostało zapisane kiedyś do partii. Tyle samo ile w Platformie Obywatelskiej. Natomiast należałoby tu pomyśleć o przede wszystkim o sympatykach danej partii politycznej, czy inaczej, sympatykach programu, tego co ze sobą partia niesie, jak działa, jak funkcjonuje. To jest jeden punkt widzenia. Jaka jest rzeczywistość? Na ile sondaże są reprezentatywne w stosunku do ogółu mieszkańców? Ja tylko powiem tak. Widziałem wyniki tego sondażu, który był zrobiony, natomiast... Innego nie ma. Nie myśmy go zlecali. Ja powiedziałem, że to jest dla jednej z partii politycznych funkcjonujących w mieście. Nie wiem, jaka grupa reprezentatywna na pewno była, bo to był sondaż zlecony. Nikt nie będzie wydawał mnóstwa pieniędzy na sondaż, który nie jest reprezentatywny. Ostatnie pytanie, Adam Kurowicz. Czy jeszcze mogę drugie pytanie, takie krótkie? Ja nie wiem, co Państwo sądzicie, ale do Miejskiej Rady się głosuje albo na człowieka, albo na partię. Tak? Bo to jest... Na listę. Na listę. Ale na listę ludzi, czy na program tej partii? Bo jak podejdą do tego mieszkańcy? Czemu mają na tą listę głosować? Bo co?
No, musi się spodobać jakiś program. Ściągamy inwestorów, mamy 5 tysięcy nowych miejsc pracy, no takie, takie hasła, tak? Bo wtedy mieszkańcy powiedzą tak, tak, głosujemy. Czy wyborca bardzo świadomy zerknie, dzisiaj czas programów politycznych, pisania wielkich książeczek już myślę, że dawno minął. I jesteśmy dzisiaj kulturą bardziej obrazkową niż lubiącą zaczytywać się w książkach czy w programach, zwłaszcza w programach partii politycznych, które są często nie do przejścia. Ja myślę, że tu będzie grała rolę taka szybkość informacji, co się dzieje, co partia reprezentuje, jak odbieramy danego człowieka, który gdzieś tam będzie występował. Oczywiście mamy swoje preferencje i tu jest taki duży ból, który rzuca się na poparcie partii w samorządach, czyli to poparcie ogólnopolskie, te sondaże, które są non-stop robione, gdzie się pokazuje na przykład Kukiz 15 ma takie, jako stowarzyszenie, jako ruch, takie inne poparcie, więc ludzie myślą, a może mam te zapędy lekko takie prawicowe, może nawet narodowe, więc, ale też jestem trochę za socjalem, jednak mam skłonności lewicowe, no ale oni są wyżej, stoją, więc ja sobie zagłosuję w samorządzie na Kukiz 15. Moim zdaniem te sondaże ogólnopolskie fałszują obraz poparcia de facto w samorządzie. Dobrze. Adam Fundowicz, Radomskie Koło Nowoczesnej. Takie bardziej już pytanie osobiste dla pana. Powiedzmy, zostaje pan radnym SLD, w nowej radzie są członkowie też radni z innych partii. Czy zgodzi się pan z poglądem, żeby tych wojen na górze tak zwanych nie przenosić na nasz poziom lokalny, żeby się tu skoncentrować na naszych problemach miejskich, Radomia, prawda, mieszkańców. Inaczej mówiąc, jeżeli na Radzie pojawi się projekt, no, który jest jednoznacznie korzystny dla rozwoju miasta, dla komfortu życia mieszkańców, dobrze merytorycznie przygotowany, powiedzmy z rozsądnym finansowaniem, czy jest pan w stanie go poprzeć niezależnie od tego, jaka partia go zgłosi, powiedzmy, w ten sposób? Oczywiście, ja nie mam z tym problemu, bo na przełomie lat 90. i 2000. pracowałem w Kielcach jako szef oddziału RMF-u. Jedna sprawa mi się tam bardzo podobała, którą podkreślają i nawet ludzie w Radomiu, mieszkańcy Radomia. Kielce potrafią iść szerokim frontem w jedną stronę bez animozji politycznych. Tak, wiedzą, co jest dobre dla Kielc, to realizują. Ja myślę, że jak najbardziej. I to podam nawet przykład, bo kiedyś z Państwa przewodniczącą panią Katarzyną Kalinowską spotkaliśmy się i zapytała jedną rzecz. Czy nasz radny poprze projekt inicjatywy uchwałodawczej, jeżeli ona trafi pod obrady Rady Miejskiej? Bez zastanowienia powiedziałem tak. Natomiast w międzyczasie okazało się, że nowa ordynacja wyborcza jakby przewiduje wprowadzenie tej inicjatywy uchwałodawczej. SLD też w międzyczasie złożyło swój projekt do Sejmu, który pozytywnie przeszedł do prac w komisjach, więc szliśmy w tą samą stronę. To samo podejrzewam byłoby przy in vitro, więc nie ma takich problemów. Przynajmniej z mojej strony i jako szef SLD mówię, że jeżeli będę tym szefem SLD po wyborach i będziemy mieli taką liczbę radnych, która nas będzie satysfakcjonowała, to będą popierali takie miejsce. I tu ostatnie pytanie. Maria Rojek, ja chciałabym zapytać, czy tym dzisiejszym spotkaniem pan uważa, że przekonał nas do siebie, do swojej osoby? No niewiele konkretów było. Właściwie to ja nie wiem. Myślę, że na pewne konkrety, które rozwiązanie w tej chwili opracowujemy. Pod koniec kwietnia będziemy mogli powiedzieć o realnych propozycjach dla miasta. Ja dzisiaj oczywiście mogę obiecywać gruszki na wierzbie, ale ja myślę, że taki cukrowy haj to szybko przemija i pozostanie za chwilę niesmak i nie o to nam chodzi. Nie chciałem przekonywać do siebie, tylko do osób związanych z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, że jesteśmy tu, funkcjonujemy i mamy naprawdę mocne, merytoryczne zaplecze do pracy w samorządzie i nie tylko do pracy w samorządzie. Ale to pan się miał zaprezentować jako kandydat do naszych... Krótko mówiąc, czekamy na konkret. Czyli za wcześnie spotkanie zostało. Znaczy, ja myślę, że tak. Przez te dwa lata, tak jak funkcjonuje dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej, udowodniliśmy, że ten zarząd, który się dzisiaj składa z młodych ludzi, 40-letnich przede wszystkim,
potrafi pracować, funkcjonować i ponad podziałami, ma konkretne propozycje, które realizuje, o których się w przestrzeni medialnej nie mówi, czy nie mówiło, czy składaliśmy propozycje, próbowaliśmy ponad podziałami wprowadzić pewne projekty do życia w mieście. Tylko że my trafiamy na opór, to co powiedziałem, przykład Sejmu, będziecie sobie rządzić, będziecie sobie wprowadzać z ust Platformy Obywatelskiej. Ja dzisiaj to słyszę z ust zaplecza pana prezydenta. I cokolwiek byśmy nie zaproponowali, będzie to wszystko na nich. Mimo że to jest dla mieszkańców miasta. Czasami mam wrażenie, że nas się perfidnie po prostu oszukiwa. Dziękuję. Dziękuję państwu pięknie. Chyba wyczerpaliśmy limit czasu i już wszyscy są zmęczeni. Piątek. W kuluarach. Aczkolwiek w kuluarach jest tak najbardziej. Serdecznie dziękuję panie radny. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Proszę państwa. Adam to pytanie zadał. To pytanie to jest pytanie do praktycznie wszystkich obywateli tego miasta, do wszystkich wyborców, ale również do tych osób, które będą wybierane. Jest to bardzo istotna sprawa dla mnie. Ja zawsze twierdziłem, że na poziomie lokalnym polityka ta od góry nie powinna być w ogóle w żaden sposób wprowadzana. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Nas nie interesuje Warszawka, jak to się popularnie mówi. Nas nie interesują te spory główne partyjne. Nas interesuje nasze miasto. To jest dla nas najistotniejsza sprawa. Także jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Zapraszam jednocześnie w przyszłym tygodniu. Mamy gościa szczególnego z pewnego powodu. Będzie to pan Andrzej Łuczycki. Jeżeli chodzi o ten moment, pracujemy jeszcze z kilkoma osobami, jesteśmy umówieni, ale chcielibyśmy na koniec tych spotkań zaprosić pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Ale czemu na koniec? Na podsumowanie. Jako, nie, możemy, jeżeli to terminy będą... Jeżeli to ja przerwę. Nie no, tyle ile radnych, także... Zobaczymy. Być może, że z terminami się nie zgramy. Czekamy oczywiście na razem jeszcze, tak, żeby się zaprezentowało. Padły głosy tutaj, żebyśmy zaprosili PiS. No, przepraszam bardzo, niestety my w nazwie mamy Stowarzyszenie na Radomianie dla Demokracji. Uważamy, że partia PiS jest, robi bardzo dużo przeciwko demokracji i przyczyniła się do wielu rzeczy bardzo złych w naszym kraju. Nie chcemy tego przenosić na grunt lokalny. Także serdecznie dziękuję. Tutaj będziemy w tej chwili rozmawiać jeszcze o zbieraniu podpisów, prawda? Także jeszcze może kilka słów, jeżeli można by było na ten temat. Wspierajmy, bo warto. Opowiem może o całym projekcie związanym z projektem społecznym, związanym z prezydentem Rzeczarabskim. Pierwsza rzecz, która nas boli, bo składaliśmy bardzo, chyba dwukrotnie składaliśmy wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa prezydentowi Rzeczarabskiemu. Raz jeden z radnych PiS-u, Sławomir Adamiec, uwalił ten wniosek, mówiąc, argumentując to tym, że prezydent Rzeczarabski otrzymał order Czerwonego Sztandaru za udział w rewolucji październikowej. Za drugim razem jeden z wiceprezydentów dzisiaj miasta stwierdził w mównicy sejmowej króciutko i na temat, że on jest przeciwny ze względu na sprawy rodzinne. Natomiast nie poddajemy